I goście zaproszeni na nasze spotkanie sołeckie. Jest to spotkanie sołeckie mieszkańców gminy Kodeń, takie nietypowe. Zwykle to są spotkania sołeckie sołectw, ale dzisiaj jakby dużo różnych spraw wynikło z tego, że po prostu potrzebujemy my sołtysi wspólnego spotykania się i to jest właśnie jakby cel dzisiejszego spotkania. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj mieszkańców, gości. Witam Radio Biper. I chciałbym na początku powiedzieć, że transmitowane to jest nagrywane. Nasze spotkanie jest nagrywane, więc żebyście mieli wszyscy świadomość. Nie używamy brzydkich słów, starajmy się. Kultura oczywiście, jak zwykle, na najwyższym poziomie. Recenzji nie będzie, tak. Słusznie Mariusz zauważył. Drodzy Państwo, pozwolicie, że usiądę. Chciałbym Was poinformować. Godzinę temu dostałem SMS-a od wójta. Szanowny panie, ze względu, że ma duże obowiązki z organizacją Jarmarku Sapieżyńskiego, nie może uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Szkoda. Bardzo szkoda, naprawdę. Mogę śmiało, bo to w sumie odpisałem, przeczytam, co odpisałem wójtowi, ponieważ no myślę, że uważam, że to jest ważne. Rozumiem, że to duża odpowiedzialność przypilnować wszystko na tip-top. Mimo wszystko bardzo proszę o przybycie. Wizerunkowo będzie lepiej, ponieważ pan wójt powinien mieć kompetentnych współpracowników, którzy są w stanie odciążyć szefa. Spotkanie z mieszkańcami poprawi relacje i zbuduje lepsze więzi z mieszkańcami. To wysłałem godzinę temu. No może nie całą. No nie ma odpowiedzi. Uszanujmy. Ma pilne. Może przyjdzie jeszcze. Także wczoraj obiecał, że przyjdzie jako mieszkaniec, jako wójt. A więc tak. Drodzy Państwo, tutaj jakaś część ludzi obecnych dzisiaj na tej sali była wczoraj. I pozwolę sobie trochę wrócić do wczorajszego spotkania, bo tak. Na samym początku, żeby już jakby trochę to, nie wiem, czy wytłumaczyć, czy no dać do przemyślenia dla Państwa. W całej gminie wójt rozwiesił taką informację odnośnie wczorajszego spotkania. Fajnie, bo potrzeba była duża. Wiadomo, że jest ciężko zwołać ludzi w tak krótkim terminie. Aczkolwiek po tym, co wczoraj mówiłem, napisałem mu SMS-a, żeby przełożył to swoje spotkanie na dzisiejsze nasze i byłoby wspólnie, byłoby fajnie. Bo było w sumie wszystko, byśmy załatwili w jednym dniu. Ale zaproszenie zaproszeniem, niepokoi albo nie wiem, jak to nazwać, to ten wpis u dołu pod tą odezwą. Napisane zostało, nie wiem, czy wszyscy czytali, ale ja odczytam to. W związku z licznymi zapytaniami z waszej strony informuję, że nieprawdą jest, jakobym miał zapraszać na spotkanie sołeckie mieszkańców wszystkich sołectw naszej gminy w najbliższy piątek. My tutaj mamy tutaj do czynienia z przypadkiem przerostu ego. Zdaje się, że sołtys Mackiewicz, samozwaniec, rości sobie pretensje do panowania nad gminą i wczuwa się w rolę wójta. Nie tędy droga. Parafrazując słowa naszego zacnego dramatopisarza, można powiedzieć, znaj proporcję mocią, panie. Każdy niech sobie pomyśli, jak to odebrać. W każdym bądź razie, nie wiem, dlaczego tak napisane było, ale spotkanie. Rzeczywiście sołtys robi spotkania sołeckie, czyli swojego sołectwa. Więc tak, zaprosiłem wszystkich sołtysów jako sołtys Kodnia na to spotkanie i radnych. Zrobiłem indywidualne zaproszenia do tego spotkania, dlatego że na ostatnim spotkaniu sołtysów, wójta z sołtysami, wójt zaprosił nas na spotkanie, i był tylko obecny pan zastępca wójta, a nie wójt.
Spotkanie jak spotkanie. Sprawy miały być bieżące, jak to każdy sołtys mówi o swoim sołectwie, ma problemy, więc jakby chcieliśmy zadawać pytania wojtowi. Każdy, któryś z tam sołtysów zadawał to pytania, jakieś pytania do pana Krywickiego, na 90% pytań odpowiedział, że ale to nie moje kompetencje, to do wójta. Więc sołtys Leon Prokopiuk obzwaniał wszystkich sołtysów, że trzeba zrobić jeszcze raz spotkanie z wójtem, bo tak naprawdę nic nam z naszego spotkania sołtysi wójt nic nam nie dało. Dało tylko jedno, że my mamy sołtysi zebrać kłosy na wieniec dożynkowy. W sumie to chyba przekaz jak co roku taki sam, centralnie najważniejsze, żebyśmy my coś robili, ale tak naprawdę nas nie trzeba słuchać. Tak ja to odebrałem i w tamtym roku było tak samo. Więc stąd było to ta idea. Leon zadzwonił Prokopiuk do wójta i poprosił o kolejne spotkanie sołtysów, bo to było niewartościowe. Oczywiście wójt odmówił, bo nie ma potrzeby. W sumie już przekazali, co mieli nam przekazać, ale nie odebrali to, co mieli odebrać od nas. Czyli większość zapytań jakby nie było wypowiedzianych. Więc stąd nagle wpadło mi do głowy, że w sumie chcemy poinformować mieszkańców o tym, co się do tej pory jako komitet walki z tym naszym problemem fermowym. Dodatkowo możemy połączyć to razem ze spotkaniem sołeckim. Dodatkowo zaprosiłem wójta, więc pomyślałem, że to będzie bardzo dobry przekaz. W sumie trzy tematy w jednym spotkaniu. I teraz tak. Rozesłałem wszystkim, rozwiozłem sam osobiście prawie wszystkim zaproszenia. No i stąd ja myślę, że ten wpis, że znaj proporcją, że jakiś tam... Nie ma napisanego, że ja nie mogę. Nie ma nigdzie zapisanego, że ja nie mogę zrobić spotkania z całego dnia. Nie ma tego zapisanego. Mogę robić, bo ja jestem wybrany przez ludzi, słyszę co chcą, czego oczekują, czego nie mają, bo nie ma kontaktu. Chciałem dzisiaj zadać panu wójtowi pytanie, czy kiedy zrobimy spotkanie z mieszkańcami, wójt? Ja sobie nie przypominam. Nie przypominam sobie żadnego spotkania wójt-mieszkańcy. Dlatego ostatnio, wczoraj mi wójt powiedział, co ja zrobiłem w pierwszej kadencji, że ja tak jestem jakiś taki, że szukam nie wiadomo czego. W każdym razie ja chciałbym się wytłumaczyć. Pierwszy rok robiłem te słynne nasze grille na ulicach, gdzie moją jakby intencją było, żeby ludzie wychodzili, spotykali się, łączyli, żeby jakby stworzyli jedną społeczność. Tym bardziej, że mamy dużo nowych w Kodniu mieszkających małżeństw, które się nie do końca znają. W sumie to trwało rok, później pandemia i tak naprawdę skończyły się wszystkie imprezy dla wszystkich tak naprawdę. No teraz jest nowy kadencja i zaczęliśmy bardzo intensywnie w naszych sprawach kurnikowych, że tak powiem, działać, że po prostu no, na razie nie było jakichś takich możliwości, żeby coś więcej zrobić. Fajnie, że się Fundusz Sołecki raz nam, my sołtysom oddali, to akurat mi się jedynemu sołtysowi udało w 100% wykorzystać ten cały fundusz. To tyle, co chciałem zadać więcej pytań wójtowi, ale jak go nie ma, to już raczej nie mam jakichś pytań dodatkowych do wójta. Miał być Leon, ale Leon, wiadomo, jest pora taka, że zbierają zboża i siana i też nie mógł przybyć. Dzwonił właśnie przed chwilą, że nie będzie, więc chciałem powiedzieć tak. Spotkanie sołeckie, na tym spotkaniu dzisiaj chcieliśmy wypisać jako sołtysi, co chcemy od wójta, czego oczekujemy i tą kartkę zanieść, bo myśleliśmy, że będzie, więc byśmy mu to dali dzisiaj i tak naprawdę byśmy to załatwili, tą sprawę, ale że nie będzie, no to znowu trzeba będzie, nie wiem, czy indywidualnie sołtysi napiszą jakieś takie pismo do wójta, no bo on nie chciał zrobić tego spotkania z nami, drugiego. To jeśli chodzi o sołectwo, to myślę, że skoro nie ma wójta, to tak naprawdę nie ma co przyciągać jakby naszego spotkania. Co dalej? Tak, ja rozmawiałem, chyba że ktoś z sołtysów obecnych dzisiaj ma jakiś temat, który chciałby poruszyć w sołectwie.
to ja poproszę, albo niech podniesie rękę, to dostarczymy mikrofon. Ewentualnie to będzie, tak jak mówię, że gdzieś spotkamy się i spiszemy taką listę gdzieś indywidualnie, gdzieś indziej. No. W każdym razie, no trudno, przygotowałem się na te pytania do wójta i różne... tak. No, tak naprawdę to myślę, że te sołeckie to już sprawy, mówię, już chyba nie będziemy dalej ciągnęli. Chciałbym tu i teraz jakby powiedzieć, co my jako komitet zrobiliśmy do tej pory. Tak, to już wczoraj wspomniałem, słusznie tutaj Jacek wspomniał. Rada Gminy wydzieliła nam środki na Fundusz Sołecki i my ten Fundusz Sołecki przeznaczyliśmy na plan gospodarowania przestrzennego. Do końca roku gmina musi go zrealizować, inaczej pieniążki pójdą, tak jak wójt wczoraj powiedział, na inny cel. A nasz cel jest, miał być wiadomy. Tak, bo była podjęta uchwała, dokładnie. Więc wczoraj powiedział, że jeszcze mamy, poczekajmy do tej ustawy w lipcu, więc dzisiaj była i ustawa, z poprawki nie przeszły, więc myślę, że powinniśmy ostro brać się do pracy, w sensie, żebyśmy naciskali na wójta, bo radni na wójta, może tak, może mieszkańcy do radnych, radni do wójta, żeby wykonywał tą uchwałę, dlatego że już wiemy, że to nam pomoże przynajmniej zatrzymać te kąty, no bo kopytów już się buduje, to nie, to, prawda? I no to jest dla nas w tej chwili najważniejsze, żeby jeśli już ten kopytów się buduje, to żeby go nie można było rozbudować, bo są takie plany, a kąty żeby nie powstały. I drodzy Państwo, ja myślę, że tutaj... No tak, dopóki nie została wydana WZ-ka, to musimy bardzo jakby intensywnie pracować nad tym, taką naciskami, żeby wójt jednak się wziął do pracy tej... Nie wiem, czy nie ktoś się tym nie zacznie interesować, żeby jakoś opieszałość wójta, bo my naprawdę boimy się i to są już nie są żarty. Z tego, co my wiemy, WIPAŻ ciągle poszukuje nowych lokalizacji, nowych okazji, więc to nie wiemy, kiedy się dowiemy, co tak naprawdę za chwilę wyrośnie nam. No, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Aha. Może Ewelina, powiesz coś teraz chłopaków, tak? Słuchajcie, drodzy Państwo, tak, przede wszystkim, ja tutaj puszczę listę. Chciałbym mieć listę i dwie listy pójdą. Będą listy, taka jedna czysta kartka i imię, nazwisko i druga też imię, nazwisko uczestnika, którzy tu że byliście na tym spotkaniu. Jedna jest dla nas, druga, tutaj zaraz zresztą, jedna jest dla nas jako dla sołtysa, dla mnie, a druga to jest goście, którzy do nas przyjechali, zaprezentują nam, opowiedzą o tym wszystkim od strony takiej technicznej i bardzo, bardzo wartościową wiedzę mają. My zaczynamy ten problem już kilka miesięcy, oni długo już w tym jakby pracują i wiedzą, jak to przekazać odpowiednio. Może chciałbym na Hubertowi, Robertowi. Dziękuję. Proszę Państwa, moje nazwisko Jarosław Urbański. Ja formalnie reprezentuję Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych. Jestem tutaj na zaproszenie Fundacji Zielony Słoń, która jest też jakby organizatorem tego spotkania, jakby no nazwijmy go merytorycznego od strony hodowli, rozwoju w Polsce hodowli, rozwoju kurników i tak dalej. Jest ze mną też Bartek Zając, który reprezentuje Stowarzyszenie Otwarte Klatki i kampanię Stop Fermom
stop firmą przemysłowym i my od jakiegoś czasu spotykamy się z licznymi przedstawicielami różnych komitetów protestacyjnych w różnych miejscowościach, gdzie pokazujemy, z czym się wiąże wybudowanie nowych ferm i jakie to niesie zagrożenie. Ja za chwilę Państwu pokażę pewną krótką i mam nadzieję, że zainteresującą dla Państwa prezentację. Natomiast chciałem powiedzieć, że nie jestem pierwszy raz na tym terenie, tutaj na Polesiu, czy tam na Polesie Lubelskie, tak? To się... Podlasie, aha, przepraszam, Podlasie Lubelskie. Jestem tutaj drugi raz. Wcześniej byłem w gminie Podedwórze, gdzie też próbowano usadowić dużą fermę kurniki, ściśle mówiąc. I tam udało się tego na ten moment uniknąć, ponieważ gmina zdołała uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu to niebezpieczeństwo po prostu nie ma już miejsca, ponieważ zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwalają na tak intensywne, no, na tak intensywną hodowlę na terenie gminy. To tak mówiąc w skrócie. I teraz, proszę Państwa, ja powiem pierwsze kilka zdań, a potem Bartek Zając bardziej uszczegółowi te kwestie, które Państwu będą bardziej być może interesujące ze względu na tę Państwa specyfikę i charakter. Pierwsza rzecz, którą chciałbym Państwu pokazać, to... Momencik, bo to... O, jest. Chciałbym Państwu pokazać tutaj pierwszą rzecz, czyli jak duży jest wzrost hodowli produkcji zwierzęcej, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę. Otóż tutaj Państwo na tym wykresie widzicie, jak rośnie produkcja mięsa na świecie i jak szybko przybierają też przyrost liczby ludności. Jak widzicie z tej grafiki, przyrost ludności jest 2,5-krotny od początku lat 60., natomiast przyrost produkcji mięsa nastąpił ponad 4,5-krotny. Czyli coraz więcej produkujemy mięsa nie tylko dlatego, że coraz więcej jest ludzi na świecie, ale produkujemy im też dlatego coraz więcej. Widzimy, że produkcja rośnie szybciej niż przyrost ludności, również dlatego, że spożywamy mięsa coraz więcej. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka tabelka, gdzie w Polsce jak to wyglądało na przestrzeni wieków. Jak widzicie Państwo tutaj na początku XIX wieku w Polsce jedzono jeszcze relatywnie na osobę bardzo mało mięsa. Natomiast dzisiaj to spożycie jest, można powiedzieć, 10-krotnie większe. Ono raz troszeczkę spada, raz rośnie z roku na rok. Natomiast jak widzimy, przez te 200 lat, tak powiedzmy, konsumpcja mięsa na głowę mieszkańca Polski wzrosła 10-krotnie. Jakie to dokonały się zmiany w charakterze produkcji rolniczej i składzie społecznym mieszkańców wsi? To jest następny problem, który wiąże się z produkcją hodowlaną, taką skoncentrowaną, przemysłową. Te małe gospodarstwa, które hodowały zróżnicowaną liczbę gatunków, ale małe stada, ta liczba tych gospodarstw zaczęła spadać również w Polsce. Jak widzicie Państwo tutaj, w tej tabeli są wyszczególnieni rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. Razem wzięci jeszcze niedawno stanowili oni blisko połowę wszystkich mieszkańców wsi, jeżeli chodzi o aktywnych zawodowo. Krótko mówiąc, połowa mieszkańców wsi tak naprawdę żyła z rolnictwa, czy szeroko rozumianego rolnictwa, również jeżeli tutaj głównie chodzi o gospodarkę leśną, ale głównie to byli rolnicy. I jak widzicie Państwo do dzisiaj, czyli tutaj akurat są dane za 2019 roku, dokonałem takich szacunków, ten odsetek osób, które zajmują się rolnictwem, gwałtownie spadł. I to pewnie nie jest dla Państwa żadną tajemnicą, również na terenie tej gminy czy tego regionu, że liczba gospodarstw produkujących
zajmujących się w ogóle rolnictwem, a w szczególności produkujących również zwierzęta czy produkty pochodzenia zwierzęcego, po prostu ich jest coraz mniej. Tych gospodarstw radykalnie ubywa i to o tym mówią wszystkie statystyki. Tak naprawdę odsetek mieszkańców wsi, którzy żyją z rolnictwa, jest coraz mniejszy. Ponieważ nie mogą wytrzymać rolnicy konkurencji z skoncentrowanym kapitałem, skoncentrowanymi wielkimi korporacjami, które mają dużo pieniędzy, żeby inwestować w wielkie przedsięwzięcia i mogą konkurować cenowo z tymi drobnymi czy średnioareowymi rolnikami. I to doprowadza do tego, że wiele osób na wsi musiało zamknąć swoją produkcję, nazwijmy to rolną, musiało przestać być rolnikami, ale rozwinęli inną swoją jakąś działalność. Albo na przykład agroturystyka, różnego rodzaju usługi, albo po prostu zatrudnili się w pobliskich miastach i żyją na wsi, bo to jest po prostu ich mała ojczyzna, tu jest ich jakby miejsce, być może prowadzą jakąś małą hodowlę przyzagrodową i po prostu są mieszkańcami wsi. I dzisiaj już trudno powiedzieć, że wieś to jest tylko i wyłącznie produkcja rolna. Ona ma dużo bardziej zróżnicowany charakter. I po drugie, inni też rolnicy, chociaż w Polsce się to słabo rozwija tak naprawdę, no starali się rozwinąć produkcję ekologiczną, która też zachowałaby taki no, mniejszy jakby w skali, mniejszą w skali produkcję, czy to roślinną, czy to zwierzęcą. Następna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to jakie są największe obawy mieszkańców przed wielkimi fermami, które powstają. I to, co tutaj Państwu pokażę, to nie jest jakby coś, co wymyśliłem sobie z głowy, tylko brałem udział w wielu badaniach, które pokazywało, pytaliśmy ludzi, co myślą, czego się obawiają, jeżeli chodzi o kwestie ferm przemysłowych. No i możemy powiedzieć, że mamy takich trzy główne zagadnienia i dziewięć głównych tematów. Tak to podzieliłem, żeby łatwiej było się zorientować w tak krótkiej prezentacji. Pierwsza to jest kwestia ekonomiczna. I tutaj ludzie czego się głównie obawiają? No pierwsza rzecz to jest spadek wartości nieruchomości. I są badania, proszę Państwa, że nieruchomości, mamy te badania. Są one do pobrania ze stron na przykład koalicji Stop Fermom Przemysłowym. Badania, które mówią, o ile się nie mylę, ale są one dostępne, możemy to jakby je udostępnić. Badania mówiące to, że w sąsiedztwie ferm, dużych ferm przemysłowych wartości nieruchomości mieszkalnych spadają 50% nawet i więcej. 30% to już jest przesądzone, ale są badania mówiące nawet o 50% i więcej. Co więcej, spadają też ceny użytków rolnych różnego typu, na przykład o 20%. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, no właśnie to jest to, co już sygnalizowałem. To, że duże fermy jak powstają, no to oddziaływują tak mocno na otoczenie jakby ekonomiczne w miejscu, w którym powstają, że dochodzi do sytuacji, że wtedy trudno się rozwijają na przykład inne dziedziny gospodarki, jak agroturystyka w tym momencie, albo na przykład właśnie gospodarstwa ekologiczne, albo po prostu zwyczajne usługi czy handel, który też trudno jakby w tych warunkach nieraz utrzymać. No i wreszcie to jest to, co też tutaj już sygnalizowałem. Z ekonomicznego punktu widzenia doniosłym problemem, który też jest jakby zauważany niby za polityków, czyli że zanikają małe i średnie gospodarstwa rolne. Średni gospodarz rolny, ta podpora jakby chłopstwa, tak, to kiedyś było dumnie to państwo jakby się odwoływało do tego etosu. Dzisiaj tak naprawdę to jest coraz mniej tych osób, które potrafią utrzymać średnioareowe gospodarstwo, takie na przykład do 20 hektarów, tak powiedzmy, a nawet do 30 hektarów. Teraz już się wprost mówi, że 20, 30, a nawet że 50 hektarów to jest granica opłacalności, że te gospodarstwa powinny być coraz większe. I to zresztą Państwo na pewno wiecie lepiej ode mnie, jak to się odbywa. Następna kwestia to jest, o czym ludzie mówią, jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony ferm względem samych siebie, względem człowieka. I tu znowu są trzy jakby kwestie. Po pierwsze to jest zagrożenie epidemiologiczne i epizootyczne. Co to jest? To jest zagrożenie epidemiologiczne, powinno być bardziej napisane, bardziej prawidłowe sformułowanie, to powinno być, że to jest zagrożenie
które zajmuje się epidemiologia. To są różnego typu zagrożenia, między innymi masowe stosowanie antybiotyków na fermach. No ono ma miejsce, tutaj nie można jakby temu zaprzeczyć. Nawet WIPAŻ twierdzi, że ich celem, przynajmniej takim deklaratywnym, jest to, żeby wreszcie wyeliminować antybiotyki z produkcji. Czyli one po prostu są w produkcji stosowane i to jest wielki problem. Ale też epizotyczne, czyli dotyczące samych zwierząt, czyli na przykład ASF, czy na przykład grypa ptaków. A to dlaczego on jest taki ważny? Dlatego, że w dzisiejszych czasach jakby problemy zdrowotne ludzi i zwierząt hodowlanych, one się łączą. To nie jest tak, że je można po prostu rozłączyć. ASF nie jest groźny dla człowieka, ale człowiek jest wektorem, który roznosi po prostu ASF. I są na to dowody. Tak samo grypa ptaków jest groźna dla oczywiście drobiu i znamy wiele przypadków, kiedy no, musiano wybić duże stada drobiu, ponieważ zostały zarażone. Natomiast ona jest też w jakimś sensie groźna dla pracowników i dla nas wszystkich, dla też otoczenia. Zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie epidemiczne, ono po prostu jest coraz większe w ostatnim czasie, o czym mieliśmy się okazję przekonać. Odory. No odory, no to jest taka kwestia, którą te osoby, które mieszkają w pobliżu fermy, podnoszą bardzo często. Odory no po prostu rujnują ludziom życie. No nie tylko ze względu na komfort, ale właśnie odory są jednym z głównych przyczyn, dla których spadają ceny ich nieruchomości. Jeżeli nieruchomość spadnie o 50%, to ta osoba, nawet gdyby akceptowała prawo do takiej działalności gospodarczej, ona nie sprzeda swojego miejsca zamieszkania i nie przeniesie się gdzie indziej, bo za tą cenę, którą uzyska, już nie kupi innego mieszkania w innej lokalizacji. To jest jakby następna kwestia. No i na co się jeszcze skarżą mieszkańcy? Na plagowe, czyli duże ilości insektów i gryzoni, tak? Głównie much, co tu dużo mówić. I to nie jest taki, w wielu przypadkach, wielu ferm, to nie jest taka mała sprawa. Nieraz to się bagatelizuje, mówi, no na wsi, no to są muchy, no wiadomo, że muszą być. To są plagowe ilości. Plagowe ilości. Są też filmy dostępne są na YouTubie i też w różnego rodzaju opracowaniach pokazujące, co to znaczy, w niektórych filmach też to widać, kręconych z mieszkańcami, którzy mieszkają blisko fer, pokazane, co to znaczy duża liczba insektów, duża liczba much, jak to wygląda. No i wreszcie trzecia grupa problemów, są to problemy środowiskowe czy ekologiczne. I tutaj mamy na przykład, no to też często Państwo no też słyszycie, że produkcja jednak hodowlana, no to jest emisja gazów cieplarnianych, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, to jest bardzo ważna, zatrucie gleby, wód i powietrza, to też się zdarza. Nie ma zbyt dużo, do tej pory nie było zbyt dużo badań. Ostatnio swoje badania, dosłownie w tym roku, opublikował dr Jerzy Kupiec z Uniwersytetu Przyrodniczego, który wykazał, że w wybranych przez niego dosyć dużej liczbie ferm różnego rodzaju, no, emisja substancji szkodliwych przekraczająca normy lub przekraczająca to, co się względnie było uważać za taką, no jakby poziom, punkt odniesienia, są po prostu ogromne. I to też ten raport i to opracowanie jest dostępne i no, dla Państwa byłoby dostępne i dla wszystkich, którzy by chcieli się z nim zapoznać. Są też prezentacje Jerzego Kupca na YouTubie, on już występował, gdzie przystępnie wyjaśnia, jaki to jest wielki problem. I już dłużej będę powoli kończył. Jaki jest stosunek społeczeństwa do ferm? Proszę Państwa, w Polsce generalnie wyobrażenie, jak wygląda hodowla, jest jak na tym obrazku. To jest kilka krów w zielonym takim otoczeniu, jakaś taka zabudowa tego typu, takie jest wyobrażenie. Jak wiemy, one, no akurat w przypadku hodowli krów, to się zdarza, że jest ona faktycznie rozproszona jeszcze w Polsce i teraz też w związku z ekoschematami, różnego rodzaju zmianą tendencją, krowy znowu przynajmniej częściowo zaczęto wyprowadzać na pastwiska. Natomiast nie jest to obraz prawdziwy, bo dzisiaj to nie chów krów jest decydujący dla rolnictwa w Polsce, ale chów
trzody chlewnej i chów kur. I tutaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I jeżeli pytaliśmy ludzi w badaniach, jak oni uważają, czym jest ferma, no to mówili, że to jest dużo zwierząt w jednym stadzie, w jednym miejscu, no i sposób żywienia też podkreślano, czyli to jest sztucznie karmione zwierzęta. Czyli ludzie tak naprawdę, czy na wsi, czy w mieście, dokładnie wiedzą, czym jest ferma, czym, jak ją można zdefiniować, ale mają tak naprawdę wyidealizowane, takie nieprawdziwe wyobrażenie, jak na wsi hoduje się zwierzęta. Nie wiedzą zbyt wiele na temat tego, że powstaje wiele skoncentrowanych hodowli, czy to ptaków, czy hodowli świń. I jak widzicie Państwo, jak zapytaliśmy Polaków na temat tego, ile maksymalnie świń powinno być trzymanych na jednej fermie, to takich dużych, czyli powyżej 1500, no powiedzmy tuczników, czyli 210 DJP, to tylko widzicie Państwo, że to jest niewielki odsetek osób tak stwierdził. Większość osób tak naprawdę uważa, że to powinno być nie więcej niż powiedzmy 100 świń albo od 100 do 400. Jeszcze mniej tych osób tak twierdzi, tylko 2,3% osób twierdziło, że to mogłoby być więcej niż 50 tysięcy kurczaków. Teraz to jest mała hodowla. 50 tysięcy kurczaków w jednym miejscu to jest właściwie nic. Tutaj 52,5 tysiąca, gdyby było kurczaków, brojlerów, to by było 210 DJP. Czyli na tak duże hodowle jest tylko 2,3%. Ludzie mają wyobrażenie, że na wsi głównie produkuje się drób przyzagrodowo. Przyzagrodowo. To jest jakby jedna kwestia. To były badania na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej przeprowadzone w 2019 roku. Tutaj taka krótka tabela dla przypomnienia, ile to jest to ta duża jednostka przeliczeniowa, ile ona stanowi i ile 210, tak? To jest taka charakterystyczna wielkość. No nie będę tutaj szerzej tego omawiał, ale tak jak możecie tu Państwo rzucić okiem, jakie to są wielkości. Wiemy dzisiaj, że duża część ferm wybiega dużo dalej za 210 DJP. To jest taka w prawie przewidziana wielkość, ale generalnie mówimy o 1000, a nawet o 2000 DJP. No to są po prostu ogromne ilości. I następna sprawa. Jak, tu też może pominę, pytanie dotyczące, jak daleko od ferma powinna być zlokalizowana od budynków mieszkalnych. Zapytaliśmy wszystkich Polaków, ale tutaj też macie Państwo na czerwono, jakie poglądy w tej kwestii mieli mieszkańcy wsi. I jak widzicie Państwo, absolutnie to, żeby było do 500 metrów na przykład, to jest mniejszość ludzi. Uważają generalnie, że ferma przemysłowa, którą dokładnie wiedzą, czym ona jest, ale uważają, że na wsi one nie dominują, że powinna być odsunięta, że może być do 500 metrów, to jest znikomy procent. Na wsi tylko 9,1% osób tak sądzi, że tak mogłoby być. Do 1000 metrów to jest 20,3%, czyli łącznie to by dawało, no powiedzmy, 30 niecałe procent. Zdecydowana duża część mieszkańców wsi, 55 ponad procent, uważa, że to powinno być 1000 i więcej metrów, albo nawet więcej niż 2000 metrów. Powinno być to więcej niż nawet 2000 metrów. Tak wskazują na to badania. Oczywiście jeszcze na próbie ogólnopolskiej wszyscy Polacy jeszcze mają bardziej rygorystyczne zdanie na ten temat. No i tutaj jest też taka grafika pokazująca, że z jednej strony mamy to gdzieś tam zapisane w jednym z rozporządzeń 210 metrów, o które się opiera całe jakby, no nazwijmy to planowanie przestrzenne w uproszczeniu, a jakie jest oddziaływanie, na przykład bakterie, jak daleko od fermy, te z fermy pochodzące są znajdywane według badań różnego typu, które tutaj wypisałem Państwa, jak bioaerozole, jak oddziaływanie odorowe, jakie może być dalekie. Generalnie to są to
niedawno dopiero zaczęto badać w większych odległościach i tam dostrzeżono, że te zapachowe kwestie, one są odczuwalne dużo dalej niż do tej pory sądzono. Aż wreszcie wirusowe. No, wirus może być przeniesiony nawet na 75 kilometrów, jak mówią niektóre badania, dokładnie z danej fermy. Natomiast oczywiście to są wszystko takie poglądowe dane, a to z tego względu, że naprawdę, jeżeli na przykład pracownik z fermy wychodzi z pracy i coś poszło nie tak, ta biosekuracja nie zadziałała, no to on, jeżeli wsiądzie do pociągu, to może się na przykład stąd trafić od razu do Warszawy i może przenieść po prostu to zagrożenie. Więc to jest tylko tak umowne. No i ostatnia kwestia na zakończenie, to jeżeli mówimy o tym, jak ludzie mają być chronieni, no to te odległości w dalszym ciągu, mówimy tutaj o małych odległościach, ale jeżeli w przypadku, przecież dokładnie wiemy, występuje jakieś zagrożenie, na przykład ASF czy grypa ptaków, no to nagle się okazuje, że mamy te obszary zapowietrzone i obszar zagrożony i on według rozporządzeń i polityki państwa nagle on nam się rozrasta. Mówimy o 3000 metrów i o 10000 metrów. Dlaczego tak mówimy? No bo to jest faktycznie realne oddziaływanie danej fermy, na której wykryto grypę ptaków albo wykryto ASF. Więc jeżeli takie jest zagrożenie dla innych zwierząt, to powinniśmy się zastanowić, dla innych stad, jakie jest zagrożenie dla ludzi. Jak to oddziaływuje na ludzi? Jak to powinniśmy traktować? I to w największym skrócie, a jeszcze konflikty społeczne. No to ostatnia rzecz, to już poprzednim razem, jak tutaj byłem, Podedwórzu, no to właśnie wykazywałem, że państwa region jest jednym z tych, który już od kilka lat temu wykazywał większą liczbę konfliktów społecznych, porównywalną już pomału z tymi, które można było obserwować w zagłębiu tak naprawdę produkcji drobiowej w Polsce, czyli w Żyrominie i w Mławie, tak? I jeszcze ostatnia rzecz, która tutaj a propos zebrania sołeckiego i pewnych takich tematów gminnych, która może państwa zainteresować. To jest wykres od połowy lat 90. do 2021 roku, czyli dane na podstawie GUS w państwa gminie, jak to są dochody własne gminy. Dochody własne gminy są bardzo ważne, bo na przykład duża jest subwencja. Tutaj mamy, ile stanowi subwencje. W państwa gminie około 35%. Ale subwencja to są adresowane pieniądze. Natomiast dochodów własnych gmina ma większą możliwość czy prowadzenia jakiejś inwestycji, no faktycznie sterowania swoim rozwojem, tak to nazwijmy. I jak widzicie państwo, podatek rolny w państwa gminie w ostatnim czasie stagnuje, czyli on po prostu się nie rozwija, z tego tytułu pieniędzy nie przybywa. Podatek od nieruchomości już jest troszeczkę inaczej, ale on też nie jest taki ważny. A proszę zobaczyć, jak przybywa pieniędzy z podatku PIT-u. PIT, czyli z tego typu działalności, która najczęściej już jest pozarolnicza. Albo może się wiązać częściowo z rolnictwem, ale nie musi. I to jest charakterystyczne dla wielu, oczywiście to się wiąże nie tylko to się wiąże zarówno z sytuacją prawną, pewnymi zmianami ustawowymi, które miały miejsce w czasie tych od połowy lat 90., że państwo chciało gminy wyposażyć więcej pieniędzy, no i wyposażyło je w ten udział w podatku PIT, ale z drugiej strony to też jest wynik ekonomiczny. Ludzie na wsi pracują jako pracownicy w innych firmach, ulokowanych na wsi, ulokowanych w mieście, dojeżdżają do pracy. Rozliczają się po prostu z tych PIT-ów i z tego jest dochód. I tak jest w dużej liczbie gmin. To jest tendencja w całej Polsce, że tego typu jakby działalność jest rozwijana, która już jakby i ona głównie przynosi ten właśnie dochody własne gminy. Właśnie z tego typu jakby aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej. I dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem państwa i chciałem się podzielić z tymi danymi, które, jak tutaj zaznaczyłem, one pochodzą z badań, a nie są po prostu jakimiś wymysłami. Także te badania wskazują, że fermy przemysłowe no, są poważnym problemem nie tylko
dla zdrowia ludzi, nie tylko ekologicznym, ale również ekonomicznym, dla finansów gmin i też dla rozwoju terenów wiejskich jako taki, więc warto o te tereny wiejskie walczyć tak, żeby dotychczasowe sukcesy, między innymi pokazujące, wyrażające się w tym wzroście wyraźnym... Przyjechaliśmy dziś na wizytację do miejscowości, w oku których jest jedna z największych... Już muszę skończyć, widzę. Generalnie, jak widać było po tym podatku, rosnącym podatku PIT, że państwo sobie dajecie znakomicie radę i przecież nie może być tak, że ta sprawa zostanie zaprzepaszczona. Musicie walczyć o swoją miejscowość, musicie walczyć o swoją gminę. Dziękuję uprzejmie. Zanim przekażę głos kolejnemu gościowi, puszczę krótki filmik, kilkuminutowy, wstęp przed Bartkiem. Na prawie 73 tysiące świń. Przerażeni tą sytuacją mieszkańcy poprosili nas o wsparcie. Przyjechałem dlatego, żeby pomóc ludziom, którzy mieszkają właśnie w okolicy Koźmina, bo wiem, że problem, który oni mają, jest podobny taki do tego, który mam ja, a jestem osobą, która też jest doświadczona tymi fermami przemysłowymi. No i uznaliśmy, że lepiej będzie tutaj nawzajem się wspierać. Inwestorem są członkowie rodziny Wójcików, którzy już teraz posiadają w sąsiedztwie dwie wielkie fermy norek. Jedna z nich znajduje się w Góreczkach i została podzielona na kilkadziesiąt mniejszych instalacji. Tylko ta jedna ferma może pomieścić nawet 900 tysięcy norek, co czyni ją najprawdopodobniej jedną z największych ferm na świecie. Poza fermami norek w bliskim sąsiedztwie znajduje się także ferma kurczaków na ponad 650 tysięcy zwierząt. Stwierdziłem, że można by było zrobić kilka takich wstępnych badań, jak te fermy oddziaływują na wody przede wszystkim. Stan środowiska wodnego jest tutaj fatalny i to właściwie wszystkie próby, które pobraliśmy, były poza wszelkimi normami. Niektóre normy były przekroczone stukrotnie, czy ponad stukrotnie. W niektórych cieplach tutaj wykryliśmy antybiotyki, hormony, takie jak estron czy progesteron. Były robione również badania bazujące na makrofitach. One wskazały tutaj bardzo słaby stan cieków wodnych. Te fermy mają potężny wpływ na jakość środowiska wodnego. Oczywiście od wody są uzależnione wszystkie inne ekosystemy. Są sinice. Widać, że wody są tu strasznie przyczyszczone. I to wszystko w około trzech małych miejscowości. Mieszkańcy są załamani, ale nie poddają się. Biorą udział w postępowaniu administracyjnym, składają do gminy pisma protestacyjne. Wszyscy przeciwni, bo przecież mieliśmy tam takie zebranie, tam pod altanką, nie? To właśnie wszyscy się podpisywali, bo te wszystkie podpisy, tu nikt się nie, chociaż tam dobrze tam z tym Wójcikiem, czy tam już sprzedaje te pszenice, czy inne, ale każdy podpisał, nie? Zaraz jak to pismo tam poszło do gminy, to zaraz już tu u mnie był, nie? I dlaczego mu utrudnią, bo on tyle dobrego robił, to wszystko w dobrym kierunku, że ludzie pracę znajdą, no ale kogo pracę, jaką pracę znajdą? No mówię, bo to w większości to Ukraińców zatrudnia, nie Polaków, nie? Ale nie po to, by tego tyle lat robili na gospodarstwie, żeby to robić za parobka, nie? Przeciwstawia się rolników ogólnie ludziom z miasta. Tak naprawdę prawdziwy podział przebiega między małymi rolnikami, którzy są właśnie niszczeni przez tych dużych. My postanowiliśmy walczyć nie tylko z powodu tego, że nam coś nie pasuje, ale chcemy zrobić ogólnie coś więcej, bo widzimy, że taki model, jaki funkcjonuje w Polsce, czyli koncentrowanie się na tylko i wyłącznie na fermach przemysłowych, które nie doprowadza do żadnego, a przy okazji nie wspiera się, a wręcz przeciwnie, niszczy małych rolników, no jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, no i może prowadzić tylko do złych rzeczy w przyszłości. Na przestrzeni lat mieszkańcy obserwowali degradację środowiska. Odczuwali na własnej skórze, jak ich życie ulega drastycznemu pogorszeniu, a wartość majątków spada.
to ci ludzie są rdzennymi mieszkańcami. Od dziecka mieszkało się tu im dobrze, mają sentyment do swojej wsi i nie zamierzają jej opuszczać. Ja się zajmuję rolnictwem od dziecka. Tu pracował mój ojciec, dziadek i tu pracuję. No i wszystko jakoś to trwało. W tej chwili to jest tak, że się ku końcowi to zanosi się, że tu się skończy tradycja. Bo niestety te duże fermy nas do tego doprowadzą, że nie będziemy mogli tu przetrwać w rolnictwie. Nie? To jest przykre, ale niestety prawdziwe. Za chwilę to tu zostanie 3-4 gospodarstwa, bo takie są perspektywy. Tym wszystkim są jeszcze ludzie, którzy żyją właściwie tutaj osaczeni przez fermy wielkoprzemysłowe, którzy mają problemy z muchami, tak? Którzy mają problemy z substancjami odorowymi, ale jest mnóstwo jeszcze innych substancji, których nie czuć w powietrzu, tak? A one są i mogą oddziaływać negatywnie na zdrowie, a nawet życie człowieka. Taka ferma nie od razu nas zabije, ale może wpływać na naszą kondycję, tak? Bo wszelkie astmy czy alergie, no to biorą się przede wszystkim z zanieczyszczeń powietrza, a tutaj taka ferma potrafi emitować około 400 różnych zanieczyszczeń do środowiska, niektóre mogą się rozprzestrzeniać na bardzo dalekie odległości. W zeszłym roku odkryto, iż bakterie mogą migrować nawet ponad 1000 km od źródła zanieczyszczeń. To łamie zupełnie wszystko to, co w tej chwili, co do tej pory wiedzieliśmy o rozprzestrzenianiu się bakterii i tutaj może być podobnie, bo fermy są też źródłem rozprzestrzeniania wielu często patogennych mikroorganizmów. One gdzieś tam sobie w postaci bioaerozoli czy też z pyłami wędrują czasem na duże odległości. Mieszkańcy mówią wprost, że są tym wszystkim przerażeni. Nie dość, że mają wielką fermę drobiu, fermę norek, a niedaleko fermy drobiu i również norek, to jeszcze chcą im postawić 3 wielkie fermy trzody chlewnej. I że drugiego tak przepełnionego fermami miejsca w Polsce nie da się znaleźć. Wartość ich nieruchomości spadła już o ponad 50%, a jeśli powstaną kolejne fermy, staną się one nic nie warte. No dużo się mówi o tej agroturystyce, no ale kto tu przyjedzie na agroturystykę, jak to jest wokoło Zagłębie Smrodu, nie? My mamy dosyć smrodu już tutaj, nie? Wokoło już jest dosyć smrodu, a teraz dodatkowo jeszcze dojdzie następny smród, nie? No i to wożenie, jak będą wozić na okrągło te gnojowice, bo podejrzewam, że będą wozić, bo coś muszą zrobić, nie? No to będą zima, nie zima, no ale kiedyś była to jakoś pani ze Sejmu, nie? I w Koźminie myśmy byli, to żeby mali przekazywali dużym na powiększenie gospodarstw, nie? No to nie, żeby dbali o to, żeby mały rolnik przetrwał, tylko żeby duży byli, nie? No budowa dodatkowych ferm w bardzo bliskim sąsiedztwie tych funkcjonujących, jeszcze ferm trzody chlewnej, które należą do tej kategorii najbardziej uciążliwych, no jest właściwie gwoździem tak naprawdę do trumny nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale również tak naprawdę dla gminy. Dlatego, że tak ogromne oddziaływanie tych ferm na środowisko będzie powodowało jakby niemożność wywiązania się z pewnych zapisów, które nas obowiązują jako kraj członkowski Unii Europejskiej. Za parę lat mamy osiągnąć stan dobry wszystkich wód powierzchniowych, ponieważ nasz kraj przegrał proces w 2013 roku z Unią Europejską o niewłaściwe wdrażanie dyrektywy azotanowej. Powinniśmy dochować wszelkich starań, żeby wpływać korzystnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, przede wszystkim azotu, ale tutaj chodzi oczywiście o inne pierwiastki biogenne, do środowiska wodnego. A jak widać na przykładzie tej gminy, tak się nie dzieje. Tutaj jakość wody się stale pogarsza. Zinwentaryzowaliśmy parę cieków, którymi dopływają zanieczyszczenia i ewidentnie one dopływają z ferm, które tutaj prosperują, no obowiązuje nas zasada zanieczyszczający płaci. Tak? To nie jest naprawdę problemem określić, z jakiego obiektu dopływają zanieczyszczenia. Tutaj nie ma żadnej bioróżnorodności. A na tą bioróżnorodność, czy na tą słabą bioróżnorodność, no niestety mają wpływ ścieki, które tu są wpuszczane. Tutaj widzimy, jak w soczewce z bliska, jak całe rodziny przeżywają tą sytuację, ale ten problem dotyczy naprawdę całej Polski, wszystkich województw, bo tego typu przerośnięte zakłady przemysłowe są naprawdę w całej Polsce i powinniśmy o tym rozmawiać, powinniśmy tych ludzi wysłuchać i poważnie potraktować ich problemy, no bo oni są pozostawieni sami sobie. Ja sądzę o tym, że jak te duże powstaną fermy, to
te małe całkowicie gospodarstwa upadną, bo oni do tego dążą, żeby te małe poupadały, a zostały te duże, nie? Żeby się jak zajedzie samochód przypadkowo, to tam brał od tych dużych, a tym... Tylko że, no mówię, co, a co z tymi rolnikami, z tymi z małych, nie? No mówię, coś opytam, gdzie, co z tymi małymi rolnikami, co, ta przypadkowo jak ja, to już jestem 5 lat przed emeryturą, nie? No gdzie? Mnie nikt do pracy nie przyjmie, bo jestem już, powiedzmy, nierentowny, nie? Zastróża jedynie albo coś. No, tyle lat pracowali mi, dziadek pracował, ojciec pracował w gospodarstwie, a teraz przyjdzie to, że nie, trzeba będzie po prostu zrezygnować z tego, nie? Syna mam takiego jednego jeszcze młodszego, 18 lat, no to on też będzie musiał gdzieś do pracy iść, bo przecież tutaj z tego gospodarstwa nie ujedzie. Apelujemy do władz gminy o powstrzymanie tej szkodliwej inwestycji i wysłuchanie głosu lokalnej społeczności. Drodzy Państwo, ja tylko dopowiem do prezentacji Jarka odnośnie tych dużych jednostek przeliczeniowych. 210 dużych jednostek przeliczeniowych już znacząco wpływa na środowisko, życie i komfort mieszkańców. U nas w Kopytowie będzie to 4144 dużych jednostek przeliczeniowych. To według decyzji pana wójta wydanych, tak? Kąty to jest... 4440, czyli troszeczkę więcej. No i jeszcze dochodzi Zagacie, 1161 dużych jednostek przeliczeniowych. Możecie Państwo sobie brać 210, a ponad 12 tysięcy będzie u nas. Koło 12 tysięcy dużych jednostek przeliczeniowych. Jeżeli my, drodzy Państwo, nie wpłyniemy na wójta, żeby zacząć ten plan naprawdę zagospodarowania, coś w tym kierunku robił, to wiecie, co nas czeka. Także tutaj oddaję jeszcze głos dla pana Bartosza Zająca. Także tutaj proszę. Dzień dobry Państwu. Postaram się szybko uwinąć ze swoją prezentacją. Myślę, że sporo rzeczy już dzisiaj udało się na temat tego problemu powiedzieć. I ja też przyznam szczerze, że dawno nie widziałem tego filmu o problemie mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego. I chyba słychać. I powiem szczerze, że bardzo mocno mnie ten materiał za każdym razem uderza. Być może dlatego, że jest pokazany po prostu z punktu widzenia osób, które tam mieszkają i tylko uzupełnione tak naprawdę tymi informacjami od naukowców, między innymi Jerzego Kupca, który tym tematem się zajmuje. Natomiast ten problem tam jest po prostu gigantyczny. Jak Państwo widzieli, jaka jest skala po prostu tych ferm, to zestawione z konsekwencjami dla środowiska, zarówno dla gleb, jak i wody, jak również dla zdrowia i życia tych mieszkańców. No to jest po prostu... Mieliśmy okazję kilka dni temu uczestniczyć w Komisji Rolnictwa i przedstawiać między innymi Państwa problem, który, no jak wiecie, nie jest odosobniony. To, o czym była mowa właśnie w tym filmie, że takich miejscowości niestety jest w Polsce bardzo dużo, ale no, ta narracja reprezentowana zarówno przez przedstawicieli inwestora, jak i przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, no, jest nieubłagana. To znaczy, no, my ciągle słyszymy to samo, do tego służy wieś. I to jest taki bezwzględny argument, który nie ogląda się absolutnie na nic, nie ogląda się na bezpieczeństwo sanitarne, nie ogląda się na kwestie epidemiologiczne, na kwestie ekonomiczne, jakie właśnie ponoszą gminy. W zasadzie jakby istotny jest tylko i wyłącznie zysk inwestora i te krótkoterminowe właśnie zyski, jakie z tego rodzaju intensywnej produkcji czerpie rzekomo państwo, chociaż no, nawet badania, najnowszy raport Jarka Urbańskiego zestawiający realne koszty zarządzania kryzysowego w przypadku epizootii ptasiej grypy czy ASF-u pokazuje, że te koszty, że te zyski są naprawdę no,
dużo bardziej wątłe w stosunku do tego, co stara nam się wpoić właśnie Ministerstwo Rolnictwa i ci broniący tej branży inwestorzy. Prosimy o odrobinę cierpliwości, spróbujemy szybko rozpakować w takim razie plik. Jedno wyżej. To jeżeli mamy taką przerwę techniczną, to jeszcze chciałbym do Państwa zaapelować, to dla nas bardzo ważne, żeby się podpisać na tej naszej liście obecności tutaj. Myślę tutaj o tej liście Fundacji Zielony Słoń. Też zapraszamy na stronę facebookową Fundacji, która też publikuje materiały na temat problemu ferm i też zachęcamy tutaj, jakby regionalnie się tą sprawą zajmują, więc zachęcamy też, żebyście Państwo się zapoznali. Także prosimy o podpisy na listę obecności. Dziękuję. Drodzy Państwo, po prezentacji oddamy oczywiście Państwu głos. Będziemy odpowiadali na pytania, tutaj eksperci nasi też będą. Także poczekajcie chwileczkę, dobrze, żebyście nie wychodzili. Jeżeli są przeciwnicy czy zwolennicy, także odpowiem na wszystkie pytania. Jednej i drugiej strony. No dobrze. Mówiliśmy już częściowo na temat wpływu hodowli przemysłowej na to, jak wygląda w ogóle kwestia rolnictwa i jak wygląda ten krajobraz wiejski. To kilka liczb, które oddają tę sytuację. W ciągu 10 lat między rokiem 2010 a 2020 zniknęło mniej więcej 200 tysięcy gospodarstw. Szacuje się, że ta liczba wynosi w tej chwili mniej więcej 50 gospodarstw dziennie, które są likwidowane. Nie stawiałbym tutaj oczywiście znaku równości między wpływem ferm przemysłowych na tę sytuację, ale to jest jeden z pewnością ze znaczących czynników. Tutaj Ania Dejneka już troszeczkę o tym wspominała, jak wygląda ta skala chowu, która jest planowana przez inwestora na tych dwóch fermach tylko, w Kątach i w Kopytowie. Tak jak mówiliśmy, znacząco oddziałująca na środowisko ferma, to jest ferma już na 210 DJP, czyli w przypadku kurczaków to jest tam 52,5 tysiąca. Każda z tych ferm to jest mniej więcej dwudziestokrotność. Czyli my tak naprawdę nawet nie musimy tutaj już mówić o jakimś zagłębiu, to znaczy nie potrzebujemy wielu ferm, żeby stworzyć zagłębie, bo tak naprawdę skala tych ferm już generuje zagłębie, to znaczy już generuje skumulowane oddziaływanie, które dwudziestokrotnie przekracza fermę, która już jest rozpoznana przez instytucje zajmujące się ochroną środowiska za potencjalnie niebezpieczne dla środowiska, którego państwo również są częścią. My nie mówimy tutaj nawet o samych kwestiach ekologicznych, o ochronie, nie wiem, wody, jakichś gatunków fauny i flory i tak dalej, ale mówimy tutaj również o ludziach, którzy są częścią po prostu tego środowiska.
Mówiliśmy sobie o tym, że ten problem u państwa nie jest odosobniony. Tutaj trochę może już przyspieszę, ale w ciągu 10 lat między rokiem 2009 a 2019 w gminach w Polsce było 841 protestów. To nawet nie jest cała jakby kompletna liczba, dlatego że część gmin, które zapytaliśmy o to, czy w tych gminach były składane właśnie jakieś pisma protestacyjne, czy była jakaś aktywność protestacyjna ze strony mieszkańców. Z połowy gmin w ogóle z Polski nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Więc ta liczba 841 protestów, nie chcę przez to powiedzieć, że to jest połowa, ale to jest część tylko tego, co i w jaki sposób polskie mieszkańcy na polskich wsiach ustosunkowują się do tego problemu. Tak jak państwo widzieli, nie ma w zasadzie rejonu w Polsce, w którym tego problemu by nie było, natomiast są obszary szczególnie narażone. Do tej pory to było 5 województw, mówiło się bardzo często o mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Parę lat temu już nie można było tutaj nie wspomnieć o Lubelszczyźnie. Zresztą na ostatnim właśnie posiedzeniu Komisji Rolnictwa przedstawiciel WIPAŻ-u powiedział wprost, że idziemy tam, gdzie jest mało. Mnie w myśli ta wypowiedź się niejako dokończyła takim sformułowaniem budować dużo, czyli budować tyle, ile buduje się po prostu w tych największych zagłębiach na Mazowszu, na Wielkopolsce. Jak wyglądają te protesty i inwestycje w chwili obecnej? Zauważyliśmy pewną różnicę, to znaczy jako Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym, działająca w ramach otwartych klatek, przez lata otrzymywaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, którzy w zasadzie jakby nie widzieli innego adresu, gdzie mogą się zgłaszać, żeby ten problem spróbować jakoś rozwiązać. Na co dzień zajmujemy się głównie problemem dobrostanowym zwierząt, tym jak zwierzęta są traktowane, jak wyglądają normy dobrostanowe na przemysłowych fermach, czy na przykład na fermach futrzarskich, które wcale nie muszą być duże, żeby ten sposób, w jaki zwierzęta są tam traktowane, zasługiwał na krytykę. Natomiast podczas gdy jeszcze parę lat temu to było kilkadziesiąt zgłoszeń rocznie i temu odpowiadała liczba inwestycji, moja ocena jest taka, że w ciągu ostatnich 2-3 lat zmalała być może liczba protestów, natomiast inwestycje, których te protesty dotyczą, są znacznie większe. Dlatego, że ja parę lat temu jeszcze nie słyszałem o fermach na 1-2 miliony kurczaków. To była po prostu jakaś abstrakcja i trudno nawet nie było to sobie wyobrazić, mimo że z tym tematem spotykam się na co dzień. W tej chwili to zaczyna być norma. No, do tego stopnia, że znów odwołam się do słów przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa. Ferma na 200 tysięcy to jest jakaś mikrohodowla. Nawet z punktu widzenia takich hodowli, o jakich słyszymy dzisiaj, 200 tysięcy to nie jest mało, ale to bardzo wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku nasz rząd po prostu chce iść i jakie hodowle będzie w przyszłości wspierał. Bardzo jasno to również pokazuje, że nie ma w tym momencie żadnej woli, aby ekspansję ferm przemysłowych na polskich wsiach ograniczyć. Było naprawdę bardzo wiele pomysłów na to, jak to zrobić, od bardziej do mniej radykalnych. Były pomysły moratorium na budowę ferm. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś szczególnie radykalny pomysł, biorąc pod uwagę zagrożenia epidemiologiczne generowane przez fermy. To taki czasowy zakaz do momentu przeprowadzenia badań, oceny ryzyka, to się wydaje po prostu rozsądne. Natomiast w ogóle nie ma o tym jakiejkolwiek mowy. Był pomysł na uzależnienie budowania ferm od tego, czy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PiS, Kukiz 15 i Konfederacja murem stanęły za tym, była absolutna dyscyplina partyjna, żeby poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, które zakładały właśnie takie zabezpieczenie gmin przed
potencjalnie niebezpiecznymi inwestycjami uniemożliwić. Więc widać po prostu, że cokolwiek miałoby się w tym temacie zmienić, no nie wspomnę już w ogóle o ustawie odległościowej czy odorowej. Zresztą, nawet jeżeli przypomnimy sobie ustawę odległościową, to ona jest od dłuższego czasu w ustaleniach międzyresortowych. Ministerstwo Rolnictwa po prostu blokuje ją w nieskończoność, a w ramach tych szerokich konsultacji społecznych, do których żadna z organizacji, które zajmują się tematem wpływu ferm na społeczności lokalne, czy de facto na wieś, nie została w ogóle zaproszona, natomiast były tam różne związki reprezentujące branżę hodowlaną. Nie powinno być to pewnie zaskoczeniem. Natomiast to, co zostało tam zaproponowane, w żaden sposób de facto nie chroni mieszkańców wsi, ponieważ maksymalna odległość w tym projekcie to jest 500 metrów. Powiem szczerze, że kiedy zaczęła się zwiększać skala hodowli w Polsce, a miało to już miejsce jakiś czas temu, to wiele zgłoszeń, które uzyskujemy, odbieramy od mieszkańców, tam gdzie fermy już powstały i już na nich w jakiś sposób oddziałują, to są zgłoszenia od mieszkańców, którzy mieszkają w odległości 500 metrów lub większej. To, o czym mówił dr Kupiec na tym materiale, to o czym wspominał Jarek Urbański, no to nie są informacje przesadzone. To znaczy to, że proponuje się tak małe odległości od ferm, to, że dzisiaj fermę de facto można wybudować obok państwa domu, nie wynika z troski o realne oddziaływanie, tylko z tego, że wprowadzenie większych odległości po prostu utrudniłoby inwestorom znalezienie miejsca, gdzie jeszcze tych ferm nie ma, albo gdzie w ogóle nie ma jakiejkolwiek innej zabudowy i można po prostu, i tylko w ten sposób tak naprawdę dalej można tą ekspansję ferm przemysłowych prowadzić. Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, żeby nadal pielęgnować jakby taki kierunek, w jakim idzie w tej chwili Ministerstwo Rolnictwa i w jakim idzie od lat polski rząd. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś krytycznie pod adresem jednego konkretnego ugrupowania. Myślę, że wiele rządów w przeszłości popełniło ogromny błąd, dając kredyt zaufania i decydując się po prostu na taki kierunek rozwoju polskiego rolnictwa. Trudno mi sobie wyobrazić, jak ten błąd mógłby zostać naprawiony, natomiast na pewno nie powinniśmy po prostu dalej eskalować tego problemu. Biorąc pod uwagę nawet te kwestie związane z zagrożeniami epidemiologicznymi, no w tej chwili Ministerstwo Rolnictwa kwestionuje jakiekolwiek zagrożenia ze strony ptasiej grypy dla człowieka, ale no już sam fakt tego, że pojawiają się doniesienia o przekraczaniu przez wirusy na fermach granicy gatunkowej, że to przestają być wirusy, które są już niebezpieczne tylko i wyłącznie dla ptaków, czy tylko i wyłącznie dla ptaków hodowlanych, to powinna być po prostu lampka bezpieczeństwa, która nam mówi: Holender, może nie powinniśmy tak bardzo koncentrować tej produkcji, może nie powinniśmy jej koncentrować tak blisko ludzi. Co jeśli któregoś dnia ten wirus wyewoluuje do tego stopnia, że stanie się niebezpieczny dla człowieka? W momencie, w którym jesteśmy w tej chwili pierwszym krajem, jeżeli chodzi o produkcję drobiu w Europie, jesteśmy, przywołując znów tutaj ten optymizm ministra rolnictwa, na czwartym miejscu na świecie, to powiedziałbym, że jesteśmy po prostu w epicentrum epidemiologicznym. I należy tę sytuację po prostu powstrzymać. Będę już chyba kończył powolutku, natomiast mam do państwa taki bardzo gorący apel. Bardzo rzadko się zdarza, że protesty lokalne, które dotyczą jakby indywidualnego problemu, który pojawia się w jakimś sołectwie, czy nawet na terenie jakiejś gminy, że te problemy, że tymi problemami udaje się zainteresować polityków działających w stolicy, że ci politycy przyjeżdżają do tych miejscowości, że temat danego konfliktu, czy to z inwestorem, czy w ogóle tych zagrożeń,
trafia na pierwsze strony gazet. Państwu się to udało i poza tym, że bardzo wam po prostu kibicuję, żeby udało się te inwestycje powstrzymać, to mam nadzieję, że państwa protest stanie się po prostu przyczynkiem również do zmian systemowych, bo tendencja jest raczej taka, że inwestor, któremu nie uda się po prostu zbudować fermy w jednym sołectwie, czy nawet na terenie jednej gminy, przenosi ten problem do kolejnej. Trochę tak było z tym filmem, to znaczy z tymi inwestycjami, o których opowiadał ten reportaż. Bardzo szybko się okazało, że bardzo podobne plany inwestycyjne tego samego inwestora pojawiły się w powiecie jarocińskim, w miejscowości, w której niedawno tak naprawdę otwarto, przecinano wstęgi, otwarto osiedle wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus i zachęcano ludzi z Poznania, z Jarocina, żeby przeprowadzili się do tych domów, cieszyli tym czystym powietrzem na wsi i tymi niesamowitymi warunkami krajobrazowymi. No i minął moment i okazało się, że kilkaset metrów od tej zabudowy, właśnie od tego nowo wybudowanego osiedla, ma powstać największa w Polsce chlewnia na 40 tysięcy macior. Trudno sobie wyobrazić, jakby się po prostu żyło w tym miejscu. Wydaje mi się, że naiwnością byłoby podejrzewać, że to, że ta ferma nie powstała, wynika z innego powodu, aniżeli ten, że po pierwsze mieszkańcom udało się to bardzo głośno, bardzo dobrze nagłośnić. Pojechali, podobnie jak mieszkańcy Kodnia, Rzeszczynki i innych miejscowości z tego powiatu, pojechali z tym problemem do Warszawy, organizowali konferencje prasowe, starali się tym tematem zainteresować polityków wszystkich ugrupowań, bo ten problem tak naprawdę nie dotyczy jakiegoś konkretnego ugrupowania. W zasadzie jakby każdy polityk, którego można wykorzystać, mówiąc wprost, jako tubę do nagłośnienia tego problemu, jest na wagę złota. To trochę tak jak z mediami i mieszkańcom Kodnia i Rzeszczynki to się naprawdę świetnie udaje, dlatego trzymam kciuki, żeby po prostu mimo wszystko udało się powstrzymać rozlanie tych ferm na terenie całego powiatu, no bo wiemy, jakie są tego konsekwencje. Nie znam naprawdę wielu przypadków ferm przemysłowych, które powstają i które zostają z jakichś względów zlikwidowane. Jeżeli to się po prostu, jeżeli tego rodzaju inwestycje zostaną zbudowane, jeżeli te wszystkie zwierzęta zostaną tam wprowadzone, to z dużym prawdopodobieństwem ten problem zostanie z państwem na dziesięciolecia. I jeżeli ktoś mówi, że to jest kwestia uciążliwości, problemów subiektywnych związanych z nieciekawym zapachem i tak dalej. W ten sposób może mówić ktoś, kto przyjeżdża na wieś i wącha ten smród przez kilka godzin. I to w najlepszym wypadku. Natomiast trwała ekspozycja na te wszystkie zanieczyszczenia powoduje znacznie poważniejsze konsekwencje, aniżeli po prostu uciążliwość odorowa. Myślę, że na tym skończę. Dziękuję. Dzięki Bartek. Drodzy Państwo, teraz tak przejdziemy do, skoro mamy tutaj zaproszonych gości, wiedzą, mają dużo bardzo wiedzę w tym temacie, może czegoś jeszcze się dowiemy, może macie pytania do nas, do gości. Bardzo chcielibyśmy je usłyszeć. Mamy tutaj mikrofon, możemy przekazać. Po prostu mamy okazję podpytać fachowców, można powiedzieć, no bo tym się zajmują, to jest jakby ich część życia w tej chwili. Więc może my czegoś nie dopowiedzieliśmy w naszych przekazach, a wy nie dopytaliście. Teraz po tej prezentacji może coś wam się nasuwa, jakieś pytania, ewentualnie zapytania. Okej. Okay. Trzymaj. Możesz mówić. Tak. W rynku europejskim
polski drób ma około 20%. W światowym jeszcze tam kilka procent, nie? Do 30 roku podobno są plany zwiększenia do 30%. Czy ktoś o tym wie, czy nie? Udział czego? Udział w rynku drobiu polskiego, europejskim w tej chwili jest 20%. Do 30 roku ma być 30% udziału w rynku europejskim, polskiego drobiu. A czy generalnie rzecz biorąc, znaczy trudno mi określić, jaki jest udział, może to jest być może nawet ten... Od razu zaznaczam, że to nie fake. Tak, znaczy to jest bardzo prawdopodobne. Musimy mieć świadomość tego, że no mniej więcej to też zmienia się z roku na rok, bo to oczywiście są spadki, wzrosty. Generalnie mniej więcej blisko połowa produkcji drobiowej, mięsnej w Polsce idzie na eksport. A no tutaj mi koleżanka podpowiada, że Wipasz jako taki jeden z najważniejszych graczy i najważniejszych inwestorów na rynku drobiowym w Polsce nawet do 90% eksportuje. To oczywiście się zmienia i w stosunku do firm, i w stosunku też z roku na rok, ale ta tendencja jest stała. I to, co jeszcze pan powiedział, no to, że to, co ja mogę od siebie państwu powiedzieć, że ja badałem też, jakie są plany i możecie państwo mi uwierzyć, że jeszcze przed pandemią, nie wiem, 2018, 2019, każdy z tych roków miał być dla branży drobiarskiej, miał być już ostatnim wzrostowym i nigdy nie był. Nawet w pandemii nieźle drobiarzom poszło tak naprawdę. I generalnie faktycznie sytuacja jest taka, że produkcja drobiowa w Polsce bardzo wzrasta. Tak zresztą jak i też inną produkcję, chociaż drobiowa jest tutaj po prostu na pierwszym miejscu. Jak mówiłem, niektóre inne gatunki są jednak bardziej rozproszone i tak dalej. Na drugim miejscu takim zagrożeniem jest trzoda chlewna. Polskie Ministerstwo Rolnictwa się chwali, że mamy rozproszoną hodowlę krów. To prawda, ale i tam po prostu ta koncentracja cały czas postępuje. I no tak, nasz udział w rynku cały czas rośnie. Tutaj jeszcze jedna sprawa, to też żebyście państwo mieli też świadomość, bo akurat jeszcze mówiliśmy tutaj o norkach, kiedy przemysł futrzarski produkujący skóry z norek, nie tylko z norek, ale przede wszystkim z norek, w zdecydowanej większości, też to były głównie produkcja skierowana na eksport w 90%. Znaczy z tymi, to znaczy euro chyba, tak? Znaczy to nie, no, znaczy generalnie rzecz biorąc, to z tym też trzeba być, to już sygnalizował Bartek Zając w tej swojej wypowiedzi. Proszę państwa, tak, to są duże kwoty. Musimy sobie zdać sprawę, że cały przemysł mięsny i przemysł produktów pochodzenia zwierzęcego, takiego dzisiaj współcześnie mamy, to jest ogromny. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, jest to ogromny sektor, który ma tam, nie wiem, obrotów rocznych 110 miliardów złotych. A to jest, proszę państwa, 5 razy więcej niż wydobycie, wartość produkcji sprzedanej węgla kamiennego i brunatnego razem wziętych. To jest więcej niż produkcja samochodów osobowych. To sobie trudno wyobrazić, to jest ogromny sektor. I ten sektor cały czas wzrasta i niby to jest duma dla Ministerstwa Rolnictwa. No a my pytamy, jak ta produkcja ma się odbywać. Kto ma z tego po prostu mieć korzyści? Miał mieć korzyści rolnik tutaj, ale on nie ma, bo część rolników ma, no z siłą rzeczy zwiększają areały, zwiększają swoją produkcję. Ci, którzy tego nie robią, po prostu wypadają. Próbują szukać jakichś nisz ekonomicznych, nisz rynkowych, które pozwoliłyby im, na przykład te osłabione gospodarstwa ekologiczne, które pozwoliłyby im funkcjonować, ale z tymi drobnymi, w większości wypadków jednak,
producentami ekologicznymi, rolnikami ekologicznymi, tak naprawdę nikt się nie liczy, bo to jest w dalszym ciągu mały udział w produkcji krajowej i tak naprawdę po prostu, kiedy na szale rzuca się interes rolników ekologicznych i interes wielkich korporacji, które inwestują w chów, kur i trzody chlewnej, no to ich interes po prostu przeważa. Właśnie dzięki tym miliardom. Bo się mówi, że to są dzięki tym miliardom. No ale no to tak nasz rozwój po prostu wsi wymknął się tak jakby spod kontroli. Być może nie spod kontroli władz politycznych, ale na pewno spod kontroli mieszkańców wsi, którzy coraz częściej protestują, bo coraz częściej to, do czego dochodzi na wsi, nie odpowiada ich aspiracjom, ich wyobrażeniom, ich chęciom i ich po prostu postrzeganiu tego, co jest dobre i sprawiedliwe. I musimy o to po prostu walczyć. Ale my tak naprawdę jeszcze jedno pytanie zadam. Nie pytanie, tylko jednocześnie takie zapytanie, odpowiedź sam dam. Byłem na zakończenie roku u dziecka w szkole. Były nagrody ekologiczne rozdawane. Powiem, kto rozdawał. Numer jeden ekolog, pan wójt. Tak my wychowujemy właśnie młode pokolenie, społeczeństwo. Od razu nie to. Kto z państwa jeszcze ma pytania jakieś do fachowców, do nas, do... Jedni do drugich. Ja nie mam pytania, ja mam propozycję. Dyskutujmy, jak tej pladze zaradzić. No bo jaka jest sytuacja, wiemy. Jak tak zaradzić, bo tak, panie... prawnie sytuacja bardzo źle wygląda. Co można zrobić? No po to, żeśmy się też spotkali, tak, żeby się dowiedzieć. Jak się dowiedzieliśmy, jaka jest sytuacja, jak przeciwdziałać? No proponuję o tym mówić. Tak, panie Lechu, bardzo, bardzo słusznie. Skoro jeśli nie ma pytań takich konkretnych, to możemy podyskutować, jak możemy przeciwdziałać. I tutaj ja, tak od razu mi się nasunęło, drodzy państwo, zgłosiliśmy zgromadzenie publiczne 9 lipca. Teraz. Zgłoszone jest w miejscu w parku między godziną 11 a 15. My tam będziemy, rozłożymy kilka banerów. To będzie nasze świadectwo, że chcemy pokazać, będzie dużo gości u nas. Jest to jarmark sapieżyński. Nie będziemy go zakłócać, bo to nie o to chodzi. My po raz kolejny chcemy pokazać, że mamy ten problem w naszej gminie, że to nie jest, że nie jakby nie zgadzamy się z tym. I na to nasze wydarzenie bardzo zapraszam wszystkich, ponieważ to jest w sumie wspólnie nasza sprawa. Tyle, ile my możemy jako komitet robić, w sensie jeździć, protestować gdzieś w Warszawach czy innej miejscowości, to w miarę naszych możliwości jakoś to staramy się ogarnąć. Tutaj w naszej miejscowości, już w naszej gminie i nie jest zimno teraz, tak jak było to w lutym, jest ciepło. Wydaje mi się, że frekwencja powinna nam dopisywać. Nie jesteśmy przeciwni nikomu ani władzy, po prostu my się władzy w naszej gminie. W tym dniu my po prostu chcemy pokazać nasze niezadowolenie i być może takie nasze wystąpienia i w Sejmie, i w różnych mediach, na różnych spotkaniach, może ktoś nas zauważy. No. Do tej pory naprawdę próbujemy, rozmawiamy, sami widzicie, wszystko publikujemy to na naszej stronie facebookowej, więc no, tyle, ile możemy, to działamy. No, tutaj wyszliśmy trochę naprzeciw mieszkańcom, bo zrobiliśmy to teraz w Kodniu. Ostatnio było w Kopytowie w lutym, teraz mamy w Kodniu w lipcu. Nie wiem, gdzie będzie następne i w jakim terminie. Póki co... tutaj podpowiada ktoś, że w sierpniu. Zobaczymy. Naprawdę, drodzy państwo, zapraszamy na to spotkanie nasze. A w międzyczasie dam telefon, mikrofon Ani, bo...
Co możemy zrobić? To, co powiedziałam, drodzy Państwo, sami jako komitet też nie damy rady. Prosimy Państwa, żebyście rozmawiali z naszym włodarzem o tym, co mówiłam, plan zagospodarowania przestrzeni. To jest w tej chwili dla nas najważniejsze. To jest priorytet dla nas, tak? Druga sprawa, jak drodzy Państwo zauważyliście, prawo jest takie, jakie jest. Próbujemy rozmawiać z politykami, żeby to prawo zmienili. Robimy, co możemy. Jeździmy po sejmach, uczestniczymy w komisjach sejmowych. Także naprawdę robimy, co możemy. Prawa my jako tutaj mieszkańcy zmienimy, ale rozmawiamy z tymi politykami i próbujemy cokolwiek zmienić. Próbujemy rozmawiać na temat ustawy odległościowej. Prosimy, żeby to nie było 500 metrów, a przynajmniej 3000 tych metrów. Bo 500 metrów nam nic nie daje. No ale to nie od nas zależy, tylko od tych wysoko w Warszawie. Rozmawiamy na temat ustawy odorowej. Rozmawiamy też na temat właśnie tej ustawy, co dzisiaj niestety poprawki odpadły. Tutaj właśnie, drodzy Państwo, naprawdę rozmawiajcie z wójtem, proście. No bo co my możemy też jako sami komitet zrobić? Mogę? Właśnie, mogę? Drodzy Państwo, sekundkę. Mogę? Okej. Okay. A propos wczorajszego spotkania, pan wójt bardzo atakował naszą radną gminy i naszą radę, że jest opieszała. Ja się pytam, co nasz wójt do tej pory zrobił w tym względzie. Druga rzecz opiera się o tą sierpniową ustawę, tak? Ale u nas każdy dzień się liczy. Z tym też wójt, oczywiście nie będę mówił dla kogo co robi, ale on zwleka, a każdy dzień dla nas się liczy. I jak się okaże, że ustawa będzie dla nas nie... Już się okazała. To praktycznie na co wójt czeka? No właśnie. Jeszcze a propos wczorajszego zgrupowania, to fajnie to się zabrzmiało. Pan Krywicki powiedział, że odpowiadamy na te pytania, które chcemy, a na te, które nie chcemy, zabieramy głos. To jest... To fajnie, jak ktoś ogląda uchwały Rady Gminy, tak działały do ostatniej rady. Co my mówimy ma być, a reszta jest pozaplanowa. Oczywiście my jako lud, jako społeczeństwo nie mamy prawa głosu. Mówi wójt, mówi zastępca wójta, mówi sekretarz, a my? Dziękuję. Drodzy Państwo, ja tutaj słusznie, fajnie Mariusz to zauważył i Leszek, Lech, przepraszam. Na komisji, w której byliśmy, była z nami pani wójt Podedwórza, pani Monika Mackiewicz-Drąg, kobieta, która zatrzymała, można powiedzieć. Miała być u niej budowa 22 kurników. Też przez tą firmę i ona, zaraz puszczę co ona powiedziała, bo to jest druga wypowiedź, to jest ważne, bo kto nie oglądał z Państwa, to zaraz momencik, jeszcze głos mi gdzieś uciekł. Prośbą i apelem. Ja jako wójt muszę ważyć interesy zarówno inwestorów i szanować każdego inwestora. I tak samo jak firma Wipasz do mnie przyjechała, absolutnie nie mam żadnych uprzedzeń do nich. I muszę ważyć interesy też moich mieszkańców, tak? Zarówno tych rolników, którzy chcą wejść w kooperację z firmą, bo jest to dla nich pewny zysk, jak również tych, którzy będą mieszkali obok takiej inwestycji. Państwo to musicie zrobić na poziomie krajowym. Natomiast my wszyscy musimy ważyć koszty i korzyści. Ja wiem, że na poziomie gminy te koszty, korzyści są głównie po stronie koncernu, który buduje i być może tego jednego rolnika, który wejdzie w nim w kooperację i otrzyma ten zysk. Natomiast koszty, dokładnie, natomiast koszty, proszę Państwa, są nieporównywalnie większe i rozłożone na większą liczbę osób. Gmina rzeczywiście nie ma z tego póki co, w przeciwieństwie do wiatraków, rzeczywiście większych korzyści. Podatku żadnego, taki sam podatek rolny jak przy każdej innej produkcji rolnej. To jest jedna kwestia. I nam jako wójtom myślę, że i mieszkańcom moim, a przede wszystkim rolnikom, i tutaj też apel do Państwa, posłów i do Pana Ministra,
Brakuje takiej rzeczywiście dyskusji publicznej na temat naszego bezpieczeństwa żywnościowego i tego, skąd ma się brać nasza żywność w kraju, tak? Bo jeżeli państwo mówicie, że tylko w takich dużych fermach opłaca się taką żywność produkować, tak? I że te fermy są bezpieczne, bo być może są, to rzeczywiście usiądźmy do tych planów, wyznaczmy te strefy, zdecydujmy, że na terenie takiej gminy jak moja mogą powstać 2, 3, 4, 5, 10 takich kurników bądź chlewni, tak? Natomiast ktoś musi nam pomóc to wyznaczyć. A druga kwestia, jeżeli rzeczywiście żywność ma pochodzić z takich dużych farm skoncentrowanej produkcji, to co mają zrobić pozostali rolnicy? Bo w takich skoncentrowanych farmach to będą pracować dwóch. Ja, proszę państwa, miałam spotkanie konsultacyjne z rolnikami 3 lata temu i wtedy przedstawiciel, inwestor przyjechał, bo wbrew temu, co mówi pan tutaj z Wipaszu, ja prosiłam, żeby przyjechali na spotkanie, ale mówili, że mają taką politykę, że lepiej, żeby się spotykał jednak inwestor, a nie, czyli ten rolnik, z którym oni współpracują, a nie oni, bo to jeszcze zaognia sytuację. Więc ja bym chciała właśnie zapytać, co mają zrobić pozostali rolnicy, bo wtedy na tych spotkaniach padło, proszę państwa, że no pozostali rolnicy będą dostarczać zboże na pasze dla tych kur. I już wtedy, proszę państwa, rolnicy mówili, że jest to bzdura, że Wipasz sprowadza 3 lata temu zboże z Ukrainy, a wcale nie kupuje od lokalnych rolników. Więc gdzieś te łańcuchy dostaw zamykajmy w małym obszarze. Jeżeli te fermy mają u nas powstawać, uzgodnijmy to z mieszkańcami, ale wypracujmy taki model, żeby rzeczywiście pozostali rolnicy mogli kooperować w ramach tej fermy, mogli dostarczać i tak dalej. Takiej rzeczywiście rzetelnej dyskusji nam tutaj brakuje i bardzo o nią proszę. Bardzo pani wójt, dziękuję. Poproszę na koniec pana ministra. Tak postąpił wójt gminy. Ona miała o tyle dobrą sytuację, że w jej gminie mieli plan zagospodarowania przestrzennego. Ona przyjęła, tak. Ja akurat brałem w tych 5 spotkaniach, które pani wójt miała i faktycznie na jednym z nich był obecny inwestor. To była taka sytuacja, że tam był, ale stary miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2000 roku, ile dobrze pamiętam. I teraz problem polega na tym, że to był jeszcze z epoki przed fermami. To znaczy wtedy dbano głównie o to, żeby po prostu nie blokować się takim dokumentem planistycznym, jaki jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, że można było wszystko rozwinąć, bo wieś wtedy tego potrzebowała. Kiedy nastąpiła epoka fermowa, bo proszę państwa, to nie jest tak, że oczywiście zawsze się mówi, że fermy były za czasów PRL-u, w PGR-ach, ale to były zupełnie inne instalacje. One były w ogóle gdzie indziej rozmieszczone. To można by było długo na ten temat dyskutować. Nie będę państwa zanudzał tymi kwestiami. Natomiast to były na pewno mniejsze z reguły obiekty i były one po prostu położone zupełnie gdzie indziej. To znaczy były na obszarach nie dużej skupisk, na przykład działalności rolników indywidualnych, tak to powiedzmy. I teraz sytuacja wygląda wyglądała w Poddedwórzu tak, że zorientowano się, że ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2000 roku pozwoloby inwestorowi to wejść. No i pani wójt wywołała po prostu procedurę uruchomienia i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No i się okazało, że zabroniono tam budowy dużych obiektów i to nie dużych takich, tylko tam, teraz już nie chciałbym państwa jakby skłamać, 210, tak? I dokładnie, brałem udział w tych dyskusjach. Większość rolników przy mnie się wypowiadała wprost, że do 210 to no dobra, jesteśmy wsią, to proszę bardzo, a powyżej 210 to nie. No i taka była decyzja Rady Gminy. No i to prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem uchroni tą gminę, ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchroni tą gminę przed tym pomysłem wybudowania tam ogromnego jakby kurnika. Znaczy fermy kurzej, tak dokładnie mówiąc. I tutaj ja rozumiem, że plan jest taki sam, to znaczy, żeby wywołać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie będzie wpisane, co wolno, a co nie wolno. I wtedy będzie ta sytuacja wpisana. I te prace, te zmiany ustawy planistycznej trochę w tym kierunku niby miały iść, stąd ta poprawka,
która miała mówić, że nie budujemy ferm, dopóki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niech się mieszkańcy wypowiedzą. No ale ta poprawka konkretnie nie przeszła. Obecnie rządzący twierdzą, że uda się to załatwić z jakimiś tam strefami, planami ogólnymi. Jakie to będzie miało konsekwencje prawne i polityczne, jeszcze tego nie wiemy. To jeszcze, ta prawo nawet jeszcze nie weszło w życie tak naprawdę, zostało uchwalone, ale to jeszcze droga do wejścia w życie jeszcze będzie jakiś czas trwała. Dlatego są różne sposoby, bo tu pytacie państwo, co można zrobić. No na pewno można jasno cały czas dawać do zrozumienia, że nie godzicie się na ten dyktat. To jest jakby jedna sprawa. Druga, to podpowiadał tutaj Bartek Zając, że non-stop trzeba cisnąć, tak jest, jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie, trzeba cisnąć, tak kolokwialnie mówiąc, na wszystkich polityków, i lokalnych, i tych regionalnych, i tych w Sejmie, żeby wiedzieli, jakie jest państwa stanowisko w tej sprawie. Żeby nie można w ogóle tego odpuścić. Za chwilę będą wybory. To się może akurat z tego punktu widzenia nieźle składa, bo ta dyskusja może będzie bardziej konkretna, bo wokół wyborów to zawsze to są bardziej konkretne dyskusje. I to jest jakby następna sprawa, ale też mówię, że protest jest ważnym elementem prowadzenia polityki. Tutaj się mówi, że coś tam nie będzie zakłócone i tak dalej. No trzeba się wypowiedzieć. To nie, z mojego punktu widzenia to państwo próbuje się zakłócić życie, jak tutaj mieszkacie. Więc musicie się bronić. No to jak macie się bronić? No musicie się bronić wszelkimi sposobami. Bo jak nie, to większość z was, przepraszam, że tak powiem, ale będzie musiała zwinąć manatki. Bo takie są po prostu realia. To widzieliście państwo wypowiedzi rolników i osób mieszkających na obszarach, gdzie tych ferm jest dużo. Oczywiście jest teraz jedna się buduje. Byłem dzisiaj tam zobaczyć, jak to wygląda. Ale nie możecie być pewni, to właśnie Koźmin Wielkopolski miał tą samą kwestię. Przyszła jedna, potem druga, potem trzecia, potem piąta i dziesiąta ferma. I co wówczas? Więc i tak czy inaczej potrzebujecie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musi zostać wywołany i musicie określić, co wolno, a co nie wolno. I to jest jedyne rozwiązanie prawne na ten moment. Czy znany jest jakiś taki przybliżony czas, jaki jest potrzebny na przygotowanie tego planu zagospodarowania przestrzennego? Załóżmy, że wójt jednak przekona się, że trzeba objąć gminę tym planem i zaczynają się prace. Ile to może wszystko trwać? Około roku podejrzewam, że to by było tak. No to mieliśmy w lutym została uchwalona uchwała, no dlatego nic się nie dzieje. No, pół roku. Czyli nawet mamy, gdyby się wiecie, drodzy państwo, ta uchwała Rady Gminy zatrzymuje wydanie WZ-ki na 9 miesięcy. Na 9 miesięcy jesteśmy tak jakby na kąty i na zachacie bezpieczni, tak zwane bezpieczni w cudzysłowie, że wójt nie może wydać WZ-ki, ale po tych 9 miesiącach, czyli to chyba w październiku chodzi, tak? Nie. Mamy lipiec. 7 miesiąc. Także 9 miesięcy wstrzymuje, a później już wójt może wydać na kąty WZ-kę. I jeszcze jedna, proszę państwa, ale to jest też ważne, żeby wywołać miejscowy plan, to żeby mówić o wywołaniu, to nie o uchwaleniu. Uchwalenie trochę faktycznie trwa, żeby wywołać. Pamiętajcie państwo, że druga strona też ma problem, no bo tak, nie może przez 9 miesięcy. I teraz niby jaki będzie werdykt konsekwencji? Czy warto im tutaj czekać i inwestować? Może nie warto. Więc no to jest element niepewności, ale bez wywołania tej dyskusji, no i bez, no tutaj jak rozumiem, że dyskutujemy o przymuszeniu zarządu gminy, też się zbliżają wybory, zarządu gminy do ułatwienia państwa, to jest państwa prawo. I oczywiście tutaj mogą być jakieś kłody zrzucane pod nogi, ale to powinno zostać wywołane i powinniście przekonać swoich radnych, że to jest kierunek potrzebny. Będą dyskusje, bo będą potrzebne konsultacje społeczne. Będzie ten plan wystawiony, to będą cała procedura. W związku z powyższym każdy będzie mógł sobie zastrzeżenia do niego złożyć, ale musicie go wywołać. Właśnie tutaj tak rozmawiamy, ale drodzy mieszkańcy, bo ja się odniosę dzisiaj do wczorajszego spotkania, gdzie tak pan wójt mówił, że komitet referendalny bez prawa, bez żadnego, czym się wykierowaliście, a to nic wam nie da. No
Słuchajcie państwo. My jako komitet, w ogóle referendum to jest jedna z form, gdzie z form takich demokratycznych, gdzie społeczeństwo może wykazać swoją wolę. I w referendum jest pytanie, zwolennicy, przeciwnicy mogą się wypowiedzieć. Proszę państwa, powiem tak, my byliśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Byliśmy przygotowani według ustawy z 15 września 2000 roku. Nie wzięliśmy tego przygotowania sobie z kosmosu. Pani Łojkuć sobie nie wymyśliła bajki o referendum. Wszyscy kierowaliśmy się według ustawy. I wszystko, co było po kolei przygotowywane, było pod konsultacją i osób kompetentnych w tej sprawie. Nie będę tu państwu mówiła, bo nie jestem do tego zobowiązana, ale przede wszystkim nie byliśmy u kominiarza, nie byliśmy u kowala, z całym szacunkiem do tego zawodu, z całym szacunkiem. Korzystaliśmy z usług osób kompetentnych w sprawie referendum. Pytanie do referendum było trzykrotnie konsultowane. No niestety, wylądowaliśmy w sądzie. A dlaczego? To już mówię państwu. Zawiadomienie do pana wójta o referendum było zgłoszone 6 marca. Ja do pana wójta zadzwoniłam 5 maja pytać się, bo wiedziałam, że tu się czas już nam kończy, te 30 dni od momentu złożenia wniosku i list z podpisami. Wiedziałam, że już nie zdążymy. 5 maja dzwonię do pana wójta. Panie wójcie, ja pełnomocnik Grażyna Łojkuć, mam pytanie do pana. Co się dzieje z naszym wnioskiem i listami do referendum? Czy pan otrzymał? A ja nie jestem zobowiązany dla pani tutaj się tłumaczyć. Oho! No i proszę państwa, wylądowaliśmy w sądzie administracyjnym. My od 11, ja dostałam, zaraz państwu powiem, bo tutaj pokorzystam ściągawki, żebym jakieś gafy nie popełniła. To jest bardzo istotne. 6 marca złożyliśmy zawiadomienie o przeprowadzeniu referendum. 10 marca ja dostałam potwierdzenie od pana wójta, że otrzymał takie powiadomienie. 11 marca zaczęliśmy zbierać podpisy. Uwinęliśmy się z tym w 3 tygodnie. 11 kwietnia zdaliśmy wszystkie listy z podpisami. 20 kwietnia złożyliśmy wniosek o referendum. I pan wójt w tym czasie co robił? Od 10 marca do 20 kwietnia. Ja już 5 maja dzwoniłam. No, powiedział mi, że nie ma obowiązku mi się tłumaczyć. Termin został przekroczony. Nie została podjęta uchwała o referendum. Więc my jako komitet referendalny mogliśmy wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego w Lublinie. Z podaniem tutaj Rady Gminy, że zawaliła. A tak naprawdę, no to zawalił pan wójt. Dlaczego trzymał 3 tygodnie listy? Kiedy jest w ustawie o referendum, pisze jasno, kiedy pełnomocnik referendum zdaje listy z wnioskiem, niezwłocznie wójt gminy przekazuje to dla przewodniczącej Rady Gminy celem podjęcia uchwały. Rada Gminy się nie mogła zmieścić w tym terminie. Nie przeskoczy tego nikt. Ale pan wójt ładnie wczoraj podziękował, że nasza rada jest opieszała. Tak. No głównie no, chodziło na kogoś no, widzę trzeba zwalić. No zaszczyty dla siebie, dla winna zawsze będzie rada. Panie Mariuszu, na kogoś winę trzeba zwalić. I słuchajcie, mieszkańcy, co dalej było? Przyszło wezwanie, bo to takie powiadomienie o rozprawie. Z niekoniecznym bez obowiązku stawiennictwa brakowało jednego dokumentu, gdzie mieliśmy tak, dzisiaj dostałam pismo, a pojutrze sprawa była.
Więc już tutaj nawet pocztą bym, jakbym nie chciała pojechać na tą sprawę, to już pocztą by to nie dotarło. Więc szybko te pismo ja, przewodnicząca Rady Gminy, jak to oskarżona, oskarżająca, pojechałyśmy. Tak, w zgodzie pojechałyśmy. No i stoimy, a przewodnicząca mówi, no pani pełnomocnik, pierś do przodu, pan wójt stoi przed drzwiami. A ja mówię, przecież nie ma obowiązku stawiennictwa. Pan wójt w eskorcie swojego adwokata. No i tak sobie myślę, no i ty biedna pani Łojkuć, taka mała myszka. A tutaj dwóch takich przeciwników masz przed sobą. No ale się nie załamałam, ja to jestem taka bojowa raczej, to mnie to tam nie straszne nic jest. Czekałyśmy, wchodzimy na salę, pan wójt już rękę do góry, od razu chciał rozmawiać, bo tutaj adwokat ma pismo już, jakieś tam coś daje, a sędzina mówi, i pan sędzia mówi, nie, nie, to panowie tu nie są stroną, więc proszę, albo już zaczęły się jakieś tam dyskusje, jak to zwykle, no dzisiaj tu u nas jest bardzo kulturalnie, to towarzystwo małe takie doborowe, więc mamy spokój i kulturę. Już także sędzia powiedział, albo panowie siedzicie spokojnie, albo opuszczacie salę i wychodzicie. Więc zostali, już była cisza. Moje wrażenie to było takie, że to już wszystko było przygotowane. Bo pan sędzia nawet powiedział, żeśmy się wczoraj spotkali celem rozpoznania tej sprawy, to wszystko. I nie było zadawania pytań dla mnie, ani tutaj dla przewodniczącej, tylko od razu, pani pełnomocnik, co pani masz do powiedzenia? I proszę państwa, jak tu się przygotować do takiego wystąpienia w sądzie? Jedziesz i jesteś głupia. Wszystko wiesz, ale nie wiesz, co cię spotka. No i wstała ta pełnomocnik Łojkuciowa i zaczęła mówić. Jedynie jednej rzeczy nie dopowiedziałam, że nie było braku konsultacji społecznych, ale tutaj pani przewodnicząca wstała i zaraz to od razu powiedziała. Powiedziałam o wszystkim, co mi tam do głowy przyszło. A to dziękujemy pani. No na końcu też prosiłam, żeby Wysoki Sąd wziął pod uwagę nasze protesty, te niegodzenie się tego społeczeństwa na te budowanie, jakie szkodliwości są, o tym wszystkim powiedziałam. I prosimy my, społeczeństwo gminy Kodeń, o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Przewodnicząca też później miała tam do powiedzenia pewne rzeczy. Wyprosili nas, czekaliśmy chyba 40 minut. No i niestety wniosek nasz został odrzucony. O oskarżenie rady, ale też nie przyjęli naszego wniosku o, jednocześnie o przeprowadzeniu referendum. A to, że niby pytanie były takie, aż sama nie wiedziałam, jak tego ustnego motywacji tej zrozumieć to, bo wiecie państwo, w sądzie to mają swoje słownictwo takie specyficzne, że zanim załapiesz, to już są daleko z przodu, a ja jeszcze z tyłu jestem. Także nie potrafię tego przekazać, ale tak, postanowienie nie jest prawomocne. Pani sędzina powiedziała, że możemy za pośrednictwem prawnika odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. I teraz czekam na, bo złożyłam pismo, o uzasadnienie w całości, nie w części, tylko w całości tego postanowienia. Jak to otrzymam, damy to do prawnika, żeby prawnik to przeanalizował i zobaczył, co tam pisze w ogóle, czy to się będzie nadawało do tego do sądu naczelnego. To tak by na razie by było tyle, jeżeli chodzi o referendum. Ale wiemy, że Lublin nam nie pomoże w niczym. Tak jak tutaj państwo też mówicie, też oglądałam to posiedzenie tej Komisji Rozwoju Wsi. Słuchajcie, cały rząd jest za tymi fermami, ale... No tak, no nie cały, może źle powiedziałam. Ale słuchajcie państwo, my nie możemy się poddawać. Temat jest trudny, przeciwnik jeszcze większy. Ale wiem, jak społeczeństwo potrafi walczyć. Wiem, jak w Mławie społeczeństwo walczyło, kiedy ta ptasia grypa ptaków wystąpiła i już spalarnia nie dawała na swojej mocy przerobowej.
to słuchajcie państwo, tam przyjechały koparki, bo już chcieli im kopać doły w pobliskich lasach i zakopywać te ptaki. Nie udało im się to. Pogonili te wszystkie koparki, policję, dniami, nocami stali i pilnowali terenu. I jak, tak, ludzie, miejscowi, lokalni, lokalne społeczeństwo. Więc musimy tutaj użyć różnych sposobów na to. Jak trzeba będzie bronić kąty, to mam taki pomysł, wszyscy na kąty ruszamy, plackiem się kładziemy, koniec, nie ma drogi przejazdu. Walczymy. To chyba, no chyba to by było tyle na razie, jeżeli chodzi o te referendum. Gdybyście państwo mieli jeszcze jakieś pytania, to jak będę w stanie odpowiedzieć, to proszę bardzo. Marku, pytów to już mamy stracony? Kopyt. Żeby nie wprowadzono drogi. Oni dopiero to budują. Słuchajcie, jak będą przywodzić drogę, to już wszyscy się płaczmy i koniec, nie ma wstępu ciężarówek z drogiem. A one w tej ciężarówce nie wytrzymają. Tak. Drodzy państwo, tak, o Kopytowie dowiedzieliśmy się w momencie, kiedy wójt wydał decyzję środowiskową i WZ-kę, czyli warunki zabudowy. Na kąty jeszcze nie wydał warunków zabudowy i dlatego walczymy o ten plan zagospodarowania przestrzennego na kąty, zachacie i inne miejscowości. Bo jeżeli chodzą już pogłoski, że WIPAŻ czy inni inwestorzy czy rolnicy już występują o ponowne lokalizacje. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale już chodzą takie pogłoski. Nie wiem, bo słyszeliśmy też, że od mieszkańców Kopytowa, że tam mają rozbudowywać. Nie wiem, czy to prawda. Ktoś jest z Kopytowa tutaj z państwa? Ja jestem. Jest jeszcze tam od jasnej cholery, znaczy wrażenie tego placu, że ten ma gospodarz. No właśnie. O tym mówimy, że można po prostu w planie zagospodarowania przestrzennego, może wójt częściowo tam, nie musi na całe Kopytów na przykład zrobić, tylko na to... Woli ze strony wójta. Proszę? Ale do tej pory nie ma woli ze strony wójta. No nie ma, oczywiście, że nie ma. Może tylko częściowo zrobić na Kopytów ten plan zagospodarowania przestrzennego. Na konkretne działki. To nie musi konkretnie robić na całą... Tak. On mówi, że nie ma pieniędzy, no przecież fundusz sołecki, chyba tam 200 tysięcy został przekazany, tak? Czy 250? Przeznaczony. Że on nie będzie na durnoty wydawał pieniędzy, no to drodzy państwo. Wójt w wczorajszym spotkaniu powiedział, że on w sumie to nie chce wybiórczo robić, tylko chce dla całości od razu. A to są koszta bardzo duże. A w momencie, kiedy będzie robił to na całą gminę, to raz, że zabraknie pieniędzy, a dwa, że zabraknie czasu. Czyli ja osobiście naprawdę tu musimy w jakiś sposób wywierać presję na wójcie, żeby maksymalnie powstrzymać, już się buduje w Kopytowie, ale tak jak już wie, my to zaskarżyliśmy też. Wszystko jest pozaskarżane, większość pism, tutaj są nawet, widzę, mieszkańcy Kopytowa, którzy wysyłają te pisma. Tak, rolnicy. I jakby to już wcześniej zostało wspomniane, że prawo jest takie, że my się nie liczymy. Naprawdę, my jako mieszkańcy się nie liczymy. I słuchajcie, i my wysyłając pisma do wszystkich urzędów, czy rolnicy, którzy wysyłają pisma do urzędów, tak naprawdę te pisma mogą spowodować, że może jakaś przecinek jest w złym miejscu, może ktoś się czegoś doszuka. Tylko na tej, w tej chwili Kopytów jest jakby szukanie tych kruczków, gdzie ktoś może coś zapomniał o czymś. I może ktoś coś znajdzie, jak jeszcze raz przeszuka. Ale wiemy, że nie ma ani woli z żadnego urzędu, żeby to znaleźć. O tak. Próbujemy, piszemy. Kopytów, no wiadomo, już się buduje. Tutaj ta WZ-ka, to wstrzymanie na 9 miesięcy tego kątów, czas nam ucieka. I teraz tak naprawdę musimy się skupić na tym, żeby jak największą presję wywierać na naszych władzach, żeby punktowo to zrobić. Przynajmniej tu zatrzymać rozbudowę. Bo ten pan Iwaniuk ma 36 hektarów.
tym jednym kawałku wydzielił 14 na 14 kurników, zostało 22 hektary. Słuchajcie, 22 hektary można naprawdę dużo, dużo zrobić tam. Proszę, panie Lechu. Ja chcę powiedzieć, że trzeba działać wielotorowo. Wchodnio trzeba rządzącym uświadomić. Trzeba rządzącym uświadomić, że nikt z nich, którzy popierają te kurniki, nie będzie wybrany. I tak, to dotyczy też radnych, którzy nie udzielają ludziom głosu. Teraz na wyższy poziom to przekładając, pan Bartek pokazał nam mapę. 800 protestów w całym kraju. Te wszystkie protesty trzeba połączyć w jeden protest. Rządzący tym krajem muszą sobie uświadomić, że partie, które poprą taki, będą kontynuować i popierać taki sposób rozwoju rolnictwa, jak wielkoprzemysłowe fermy, nie zdobędą głosów w wyborach w tych zagrożonych powiatach, a powiatów jest dużo zagrożonych i gmin. To trzeba wyraźnie wyartykułować. Musi się ujawnić partia wyraźnie, pokazać to w swoim programie i powiedzieć to ustami swoich przedstawicieli, że jest przeciwko takiej polityce rolnej. Ta partia ma szansę wygrać wybory. Mówię oczywiście rzeczy może niezbyt dla państwa przyjemne, bo wiem, na kogo raczej tutaj się głosuje, ale inaczej się nie uratujemy, jeżeli nie przestraszymy rządzących, bo tylko w ten sposób pod presją oni się mogą wycofać ze zniszczenia naszych miejscowości i zniszczenia naszego życia. Moja propozycja jest stworzyć ogólnopolski ruch protestu ze wszystkich protestujących gmin. Tak, panie Lechu, właśnie w tej sprawie my, nasz komitet spotkał się, zawiązał taką współpracę ze wszystkimi komitetami z naszego powiatu. Byliśmy na jednym już takim spotkaniu, naprawdę dzieliliśmy się informacjami, chociaż i tak się dzielimy w sieci z tego typu informacjami. Ale no cóż, jedni walczą już 4 lata i mają i są sami już. I mają dosyć, mają rodziny, już niejednokrotnie naprawdę żałują, że w ogóle podnieśli tę rękę, że im są przeciw. Sami przegramy, tak, zgadzam się, panie Lechu. Zgadzam się, że sami przegramy. Musimy iść, tak jak my jeździmy do Sejmu. Wójt nam powiedział, jedźcie do Sejmu, tam są prawa. My jeździmy do Sejmu i próbujemy to zmienić. Wójt obiecał, że będzie z nami. Nie robi nic w tym kierunku. Więc tutaj wydaje mi się, że my mieszkańcy musimy wywierać tą presję, żeby jednak się złamał. Nie wiem, co go złamał, w sensie zmienił zdanie. Żeby naprawdę był za mieszkańcami. No bo ja to jestem zawsze zły dla niego. To jakby ja już nie pójdę pewnie, ale państwo jak najbardziej powinniście... Nie wiem, w jaki sposób każdy może zna. Przyjść, porozmawiać z radnym, może radni na wójta. No, nie mam pojęcia, no naprawdę. A ich mi, przepraszam, dobrze, już Dan przekazuje panu głos, a po panu będzie pan Mariusz Kiczyński. Chciałem cię zapytać, jaka jest możliwość odwołania rady, a tym samym wójta, rady gminy. Przecież widzimy, jak radni głosują tu, tam jest 4 radnych, co naprawdę bierze udział tu w sesjach, a reszta tylko jestem za. Znamy tych ludzi, ci ludzie nie warci są być w radzie. Bo takie stanowisko, jak zajmują, myśmy ich wybrali za radnych, a oni zajmują stanowisko przeciwko nam. Czy jest możliwość przy jakimś referendum teraz, jak było i jak uzyskamy, że zrobimy jeszcze jedno referendum, jak to przejdzie przez sąd? Czy jest możliwość odwołania rady, a tym samym wójta? Dziękuję. Ja powiem wielkim skrótem. W tej chwili odwołanie rady pana wójta bez sensu nic nie da, wręcz przeciwnie, przyjdzie komisarz i będzie jeszcze gorzej. Komisarz będzie nie od nas, będzie bezwzględny. Ale ja w tym temacie chciałem przed panem. Szanowni państwo, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o rzeczy najważniejszej.
Wszyscy musimy stanąć w obronie pani Barbary Radeckiej, przewodniczącej Rady Gminy. Tak jest. Jestem radnym powiatu. Wiecie, że jestem radnym powiatu Białej Podlaski. I wiem, jak jest ważne kierowanie. Nie zawsze to jest łatwe. Ale tutaj powiem tak. Pan wójt, pan wicewójt i generalnie gmina zawiodła was wszystkich i nas. To nie podlega żadnej dyskusji. Pan wójt nigdy nie przeprowadził tych tłumów ludzi, którzy w jakiejś części się nie zgadzają. Mówię wam jeszcze raz jasno i wyraźnie. Ostatnią ostoją prawną w walce o wasze prawa, o nasze prawa jest pani Barbara Radecka jako przewodnicząca Rady Gminy. Niestety muszę powiedzieć z wielkim żalem, nie mam nigdy do nikogo pretensji, bo jako radny głosuję też często wbrew swoim kolegom klubowym, ale według własnego sumienia, własnej wiedzy, narażając się. Ale radni niestety po wielkiej pracy i nie tylko pani Barbary, ale jeszcze kilku osób, niestety zawiedli was, mnie. Przyjęcie pieniędzy, ja nie dopowiem, ale czymże ono jest? Na pewno, tak po ludzku mówiąc, jest włożeniem buta między drzwi, czyli te drzwi są już otwarte. Dzisiaj zaczyna się licytacja, komu dać, komu nie. Te pieniądze do podziału. Dzisiaj firma ma już pretekst, bo już nie pierwszy raz, coraz więcej przyjmujecie, więc zgadzacie się. I naprawdę mam wielką pretensję do radnych, ale to wyście ich wybrali. I dzisiaj waszym obowiązkiem i naszym jest to, żeby za panią Barbarą stanąć, żeby radnych na każdym kroku, kiedy ich tylko spotkacie, mówić im, co się zrobili, dlaczego się tak głosowali, myśmy na was głosowali. Czy zrobiliście jakieś spotkanie przed głosowaniem? To jest tak ważne, bo została pani Basia ostatnia. Ona wczoraj wychodziła, płakała, ona była załamana. Buta, arogancja, chamstwo i bezczelność na tej sali włodarzy gminy to po prostu wszelkie granice przekroczyły. Ci, co byli, to widzieli. Filmiko dzisiaj jest w sieci. To jest niewiarygodne. Tutaj na sali padły pytania. Wygraliśmy. Wychodząc włodarze między sobą. Wygraliśmy. Oni wygrali z wami. Uważają, że wygrali z wami mieszkańcami. To wyście im dali chleb i prawo rządzenia. Ja mówię rzeczy oczywiste. Ale ktoś mówi, musi mówić, bo chodzi o polityków, to kilku przyjechało i pojechało. Ja też się narażam i u siebie, i w klubach koalicyjnych, a jestem tutaj. I czekam ciągle na to, żebyśmy się zerwali. I pani Grażynko, Grażynko kochana, ja kiedyś już namawiałem, musimy to zrobić, położymy się przed samochodami, rozmawiałem z policją. Tak, to jest dozwolone. Trzeba stanąć, splość się za ręce i nie wpuścić. Naprawdę. Już, słuchajcie, zainteresowaliśmy wszyscy, całą Polskę, rząd, no kogo mam jeszcze, komisarza europejskiego na razie nie, ale możemy też fizycznie, tak, napisaliśmy, ale jeszcze trzeba fizycznie. Przyjedzie policja, zrobi się, przepraszam, zrobi się trochę kłopot władzy. Kodeń jako miejsce, nie chcę uprawiać polityki, proszę od razu wszystkich, jako miejsce na Podlasiu głosowało za PiS-em. Żadnego polityka z PiS-u tutaj nie było, wszystkich zapraszaliśmy, wszyscy uciekają, przyjechali różni, z różnych opcji, więcej lub mniej pomogli, tyle co mogli. Przynajmniej się pokazali, też się narażając, bo przyjechali nie do swojego matecznika czy zagłębia, prawda? Ale każdy ile mógł. Nawet czasami tą twarzą, bo przyjechał jeden poseł, już jeden nie żyje, był Riad, który się umawia, że nam pomoże, wejdzie do urzędu gminy, poprosił pytania, Riad Hajdar zmarł. Był i europoseł, i jeszcze i inni. Każdy pomaga tyle, ale widzimy z jaką biurokracją, z jakim tym. I tutaj z panem Lechem się zgadzam. Pomyślmy, ten czas się bardzo szybko zbliża, ale jeszcze raz, stańmy za Basią. Basiu, ty bądź mocna, dasz radę, masz silne wsparcie w domu, masz nasze. Nigdy nawet nie myśl o tym, żeby się poddać. Niech ci, którzy wzięli srebrniki, cię odwołają. Niech popatrzą nam w oczy, a wy państwo będziecie wiedzieli, co zrobić. Ja nie mówię, żeby tych osób się nie odzywać, dzień dobry nie mówić.
ale oni już jako samorządowcy są już skończeni. Raz na zawsze. Amen. Dziękuję. Jeszcze ja dopowiem tak, drodzy Państwo, myśmy wysyłali pisma do wszystkich partii politycznych. Oskarżają nas o to, że jesteśmy polityczni. My nie jesteśmy polityczni, tylko tak jak mówię, do wszystkich, od prawa do lewa, do środka wysyłaliśmy pisma. Prosiliśmy o wsparcie, o pomoc. No niestety, tak jak tutaj Mariusz powiedział, Święty Pamięci Riad do nas się zgłosił, na drugi dzień niestety po rozmowach z nami trafił do szpitala. Później był europoseł, tak? No i teraz jesteśmy z panią poseł Dorotą Niedzielą, która nas wspiera, pomaga. Mam nadzieję, że tak jak nam obiecuje, że nas nie zostawi. Tutaj przewodniczący Donald Tusk też obiecywał, że nas nie zostawi. Mam nadzieję, że tak będzie. Tutaj też nas wspiera, mówię, lewica. Ale kto, czy to by dla nas, do nas się zgłosił PiS, nie wiem, inne partie, byśmy ich pomoc przyjęli. Bo dla nas jest bez różnicy, czy to będzie lewo, czy prawa, czy środek. My prosimy o realną pomoc dla naszej gminy i dla naszego powiatu. Bo, drodzy Państwo, dzisiaj jest gmina Kodeń, Leśna Podlaska, Sosnówka. Nie wiemy, czy będzie Słowatycze, Piszczac i inne gminy. To będzie takie zagęszczenie tych kurników, że my tego już nie opanujemy. Jaka część naszych mieszkańców będzie stać, żeby wyjechać z tego Kodnia? Ale czy to o to chodzi, żebyśmy my opuścili te miejsce? My byliśmy pierwsi, chociaż ja mieszkam tutaj niecałe 30 lat w tym Kodniu, tak? Ale chciałam tu mieszkać, tak, zostaliśmy tutaj. Myślę, że też, no jak mamy tą młodzież naszą tutaj zatrzymać w tym Kodniu? Do czego oni tutaj wrócą? Do pracy w kurnikach? Nie po to oni studiują, żeby tu wracać. Znaczy po części tak, do tych prac, do kurników. Chcą też zakładać tutaj jakieś firmy, tak? Jak rozmawiam z córką, ona mówi, mamo, po co tu będę wracała do tych kurników? Miała inne plany, teraz musi swoje życie jednak, jak powstaną te fermy, zmienić. Także myślę, że Państwo dzieci, moje dzieci akurat już są na studiach, w wieku takim studenckim, tak? Ale ile mamy małych dzieci tutaj w Kodniu? Czy nam przyjdzie to, do tego dojdzie, żebyśmy się musieli wyprowadzać z tego Kodnia pięknego? Nikt nie bierze, drodzy Państwo, w tych raportach środowiskowych pod uwagę to, co padło w Sejmie, że Natura 2000. Nikt nie bierze tego pod uwagę, wydając te opinie. No to przecież to tak nie może być, dlatego my próbujemy, żeby to prawo zmienić tutaj, tak? Próbujemy z politykami rozmawiać, mówić o tych problemach lokalnych, bo wiadomo, politycy są tam na górze, ale po części też nie wiedzą, co się dzieje tutaj. I my naprawdę jeździmy, rozmawiamy, tłumaczymy. Po komisji rolnictwa staliśmy jeszcze z ministrem, wiceministrem rolnictwa, rozmawialiśmy i tłumaczyliśmy, o co nam chodzi w ogóle. Część polityków w ogóle nie wie w ministerstwie, o co chodzi z tym wszystkim. Nie wiedzą. Nie znają problemu tego, tak? Nie wiedzą, co to... Albo udają, że nie wiedzą, albo nie wiedzą faktycznie. Tak. Proszę Państwa, ja tutaj jeszcze może dodam to, co Mariusz mówił. Spójrzcie Państwo, kto z radnych dzisiaj jest na spotkaniu. Pani Ewa, pani Barbara. I pani Mirka, tak? I pani Jasia. Cztery osoby z rady, które przyszły tutaj z ludźmi się spotkać. Gdzie są pozostali? Dostali zaproszenia. Darek powysyłał. Tak, na wakacjach, na Karaibach. Dostali wszyscy zaproszenia. Żaden. Mój sąsiad radny. Wywołam go do tablicy. Pan podsiadły Artur. Zapytałem go kiedyś publicznie na Facebooku. Czego się zhańbił? Nic mi nie odpowiedział. I on chce być dalej radnym? Nie wiem. Raczej chyba nie powinien. Raczej nie powinien. Tak samo pozostali radni, którzy tutaj dzisiaj nie uczestniczą. To myśmy ich wybierali, tak? A gdzie oni teraz są? Władzę też wybieraliśmy. No. Także proszę Państwa, trzeba się tam zastanowić na przyszłe wybory. To będą na wiosnę, tak? Miały być na jesieni, ale niestety władza zrobiła to, co zrobiła. I trzeba się zastanowić, czy faktycznie chcemy takich radnych. Czy nie trzeba położyć nacisku na ludzi młodych, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są wykształceni i nie będą jak te małpki. Jestem za, jestem przeciw, jestem za, jestem przeciw. To jest żenada, proszę Państwa. Nie. Przeciw pewnych tych uchwał, które dla nich są wygodne. No. Także tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o tych radnych, których naprawdę
powiem tak dalej, to jest żenada. I tylko tyle. Dziękuję serdecznie. Dobrze, drodzy Państwo. No pewnie doleję oliwy do ognia, bo coś na temat wójta chciałem powiedzieć. Pewnie będzie to uznane znowu za atak na pana wójta. W każdym bądź razie pewna sytuacja z wczorajszego spotkania mnie zabolała. Zacytuję końcówkę wypowiedzi wójta na tym spotkaniu ze ściągi, żebym nie przeonaczył czegoś. Nie zostawię tego, tak, nie pozwolę szargać swojego dobrego imienia. Zgłoszę do prokuratury i na policję i oczywiście nie tylko przeciwko temu panu redaktorowi oraz przeciwko tym, może to być ktoś z państwa, którzy używali tych fałszywych pomówień pod moim zdaniem, adresem. I pytanie w zasadzie, bo temat głównie dotyczy w mojej ocenie pana sołtysa, Dariusza Mackiewicza, który wypuścił na grupę jako pierwszy, tak, wypuścił na grupę ten film dziennikarza. To pytanie do pana sołtysa. Czy mógłby pan odnieść się do tego, co pan wójt powiedział, co zacytowałem przed chwilą? I czy nie boi się pan konsekwencji z tego tytułu? Wiem, że sprawa dotyczyć będzie, przynajmniej według tego, co wójt powiedział, nie tylko pana, ale i innych osób. Ja też udostępniłem, też się obawiam czegoś. Ja w każdym bądź razie chciałem zaznaczyć i powiedzieć, bo mi się to nie podoba, w jaki sposób wójt walczy z takimi osobami jak ja, pan Darek, czyli z przeciwnikami kurników. Nie podoba mi się i będę o tym głośno mówił, żeby kolejny raz zgłaszać sprawę na policję w związku z tym, że mieszkańcy mają jakieś inne zdanie w temacie kurników. To jest dla mnie żenada. Dziękuję. Mamy doświadczenie w tym policji. Panie Andrzej, słuchaj, ja mogę odpowiedzieć, naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. Póki co jesteśmy w takim kraju, że możemy udostępniać, co nam się podoba. Zobaczymy, no niech pan wójt stanie nas, niech zrobi to, co mówił i wtedy zobaczymy. Ale ja bym bardziej pan wójt powinien się bardziej skupić na wyjaśnieniu tego z tym panem, który to nagrywał, z tym reporterem tak naprawdę, no. Bo my w sumie, my widzieliśmy to w sieci. Fakt, jak wczoraj wytłumaczyłem odnośnie tej subskrypcji, o co chodzi, prawdopodobnie pan wójt nie wiedział o tym, że to tak jest, że się wyświetla szybko, kto tam ma zasubskrybowany jakiś kanał. W każdym bądź razie to nie było tak od razu po sesji, bo to chyba z 2 godziny, także naprawdę długo to było. Ale no byłem pierwszy, no zobaczymy, co pan wójt zrobi w tym. Mi się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby on to wyjaśnił z tamtym reporterem, a jeśli chce z nami wszystkimi wyjaśnić, to trochę to słabo to widzę. Znaczy, to nie jest wyjaśnienie, to jest takie straszenie. Straszenie, tak. Ja tak naprawdę nie jestem tak bardzo strachliwy, żebym się od razu bał, ale myślę o tym. Ale Darek pewnie pójdzie, wcześniej wyjdzie. Dobrze, tutaj jeszcze Grażynka chciała. Słuchajcie, drodzy Państwo, bo wiecie co, coś chciałem powiedzieć odnośnie tej sali. Sala jest wynajęta tak naprawdę, bo na spotkanie sołeckie jakby nie pobiera się pieniędzy od sołtysa, ale na spotkanie z gośćmi musieliśmy wynająć tą salę.
Więc mamy 2 godziny, mieliśmy na to. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, jak zrobimy kontrolę w Urzędzie Gminy odnośnie wszystkich takich występów jakichś tam elektrycznych, paneli, fotowoltaicznych, pieców, też pewnie płacili za to, więc jakby okej, nie jesteśmy świętą krową, zapłacimy jak powinno. Także tak, tak. Kończymy, znaczy za chwilę skończymy, ale jeszcze 2 ważne kwestie. Znaczy może nawet może więcej jak 2, bo pani Ewa z Domu Kultury powiedziała mi, że w sumie jak się trochę przedłuży, to nie będzie bardzo krzyczała chyba. Tak, tutaj mamy po kolei Grażynkę, chce coś powiedzieć i też Ewelina będzie chciała. Chyba, że jeszcze przed Grażynką może ktoś. Dobrze, to słuchajcie, drodzy państwo, tutaj powie Grażynka i powie Ewelina. I to po Ewelinie jeszcze bardzo chętnie chciałbym, bo Ewelina będzie miała pewną informację do przekazania i chciałbym, żeby to wybrzmiało, a później może jeszcze chwilę dyskusji. Ja jeszcze jak w sądzie się tam wypowiadałam, co ma pani pełnomocnik do powiedzenia, to właśnie powiedziałam dla tam składu tego sędziowskiego, że mamy ten rezerwat boru chlorobotkowego i wojewoda lubelski zaznaczył, że nie będziemy tego regionu rozwijać pod żadnym kierunkiem gospodarczym, jedynie zostawiamy to, ten region do celem badań naukowych. To jeszcze to dopowiedziałam. Ale to tak, nie było brane pod uwagę kompletnie, chociaż to przecież jest wszędzie zapisane w internecie, że to jest wojewoda lubelski to tak ogłosił, tak powiedział, że nie będziemy podejmować żadnych działań gospodarczych. No jak widzimy, że wszystko to idzie w przeciwną stronę. Kiedy się skończyła ta w sądzie rozprawa nasza o referendum, to pan adwokat naszego pana wójta wstał, zaczął bić brawo i powiedział: brawo panie wójcie. Proszę państwa, to znaczy, że pan wójt walkę toczy z nami, ze społeczeństwem swoim i ma satysfakcję, że osiąga takie oklaski. I kiedy wychodziliśmy z sądu, opowiem to państwu, mijaliśmy się tak już w drzwiach przejściowych w sądzie. Mówię, tak stanęłam bokiem, mówię: panie wójcie, przecież pan powinien być za społeczeństwem. Pan pełni służbę dla społeczeństwa swojego, dla naszej gminy. Gdzie pan jest? Proszę panią, ja byłem ze społeczeństwem, jestem i będę. Ale jak będzie, skoro my, społeczeństwo, musimy się w sądzie spotykać z własnym wójtem? To chyba nie ten kierunek. A o pracę Rady Gminy, to ja już na którejś sesji w grudniu to zgłaszałam. To było chyba w grudniu albo... Nie, przepraszam, to było w lutym. W lutym była sesja i już mówiłam, że mieszkańcy gminy Kodeń zgłaszają, mają takie wątpliwości co do rzetelnej pracy na sesjach. To właśnie jestem za i jestem za i jestem za. Że kiwają, siedzą tylko główkami. Radni są po to wybrani przez mieszkańców. Radny to powinien być odważny, mieć charyzmę w sobie, być sprawiedliwy, wrażliwy, uczciwy. A tu mówi jedno, a robi drugie. No dobrze, to teraz tak na zakończenie, bo ja dziękuję wam wszystkim, że tutaj poświęciliście te ponad 2 godziny w piątek dla nas. Natomiast chcemy wam przybliżać też, czym my się zajmujemy od początku, od grudnia, kiedy żeśmy się o tym wszystkim dowiedzieli, tak? Nie jest to łatwe. Z różnymi opiniami się spotykamy. Chyba najbardziej, która mnie osobiście dotknęła, to, że na dobrą sprawę chyba jesteśmy zwolennikami tego wszystkiego i działamy razem z panem wójtem. No to nie wiem, jest mi bardzo przykro, że takie są opinie, natomiast robimy co możemy, tak? Moja wielka prośba, my jesteśmy otwarci na was wszystkich. To nie jest tak, że komitet się stworzył, doszliśmy do wniosku, że będziemy 5, trochę więcej czasem osób było. My jesteśmy otwarci na was i wszelkie wasze propozycje, które gdzieś wpływają do nas, bądź jeżeli
nawet chcecie do nas przystąpić, w każdej chwili zapraszamy. To nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci. Jeszcze raz powtarzam. Ja mam nadzieję, że po tym spotkaniu będziecie mieli też trochę więcej pytań. Trochę wam się wszystko poukłada, bo my w tym całym gąszczu poruszamy się już te 7 miesięcy. Jesteśmy też zmęczeni, nieraz się poddajemy. Wczoraj, jak usłyszeliśmy, że de facto referendum jest na dobrą sprawę nielegalne, ogólnie nie ma legalnych chyba referendum, no dla mnie to też był taki troszeczkę cios, bo liczyłam na to, że sprawdzimy, na ile społeczeństwo jest z nami, tak? Bo tak jak po ludzku mówię, mamy ochotę czasem się poddać, bo już nie wiemy, czy dobrze robimy, że walczymy, tak? Bo ileż można. Natomiast to też miał być dla nas troszeczkę taki wyznacznik. Natomiast niestety zostało to ukrócone. I ja naprawdę, jeżeli ktoś nie chce w ten sposób wstawać i mówić o swoich pomysłach, piszcie do nas, odzywajcie się, rozmawiajcie, tak? Przecież widzicie nas dosyć często, tak? Jeżeli macie ochotę, zapraszamy. My naprawdę działamy, walczymy. Może z boku to wygląda, jakbyśmy nie robili nic, tak? Ale wszędzie jest nas pełno i o to nam też chodzi, tak? Skoro nasz wójt nie chce z nami rozmawiać i nie chce nas słuchać, my wczoraj przybyliśmy na jego zaproszenie. Normalnie żeśmy przyszli jako mieszkańcy również. On obiecał nam, że będzie jako mieszkaniec. Dzisiaj go nie było, a my chcemy po prostu rozmawiać, demokratycznie dojść do dialogu. To wszystko. Dzięki. Ja powiem państwu tak. Zbierałem podpisy. Znacie mnie państwo. Chodziłem, stukałem, pukałem. Czy ktoś z państwa czuł się przeze mnie zagrożony, zastraszany? No bo podobno doszły takie głosy do pana wójta, że ja ludzi straszyłem i zastraszałem. To na ostatniej sesji było powiedziane mi prosto w oczy. Ale ty nie wyglądasz na jakiegoś strasznego... Przykro mi się bardzo zrobiło z tego powodu, ale no niestety, ja powiedziałem jedno, ja nie walczę. Ja walczę, żeby nie było kurników. I ludziom tłumaczyłem, że wody nie będziemy mieli, no bo to jest prawda, widzieliście sami. A w tym roku, chyba to był miesiąc luty lub marzec, ogłoszone było w Rady. Przez przypadek usłyszałem, jesteśmy województwem zagrożonym brakiem wody. Taka jest prawda. Nasza ziemia, piąta, szósta klasa, woda ucieka. Nie zostaje. Jeśli będą studnie głębinowe głębsze jak nasza, nie będziemy jej mieć. A po drugie, no to myślę, że w sierpniu zobaczymy, jacy nas szanowni goście odwiedzą wchodzi. Dziękuję bardzo państwu. Także, drodzy państwo, naprawdę jestem mile zaskoczony, że jest nas aż tylu. Chciałbym, żebyście przekazywali tą wiedzę, którą dzisiaj usłyszeliście dalej, te informacje wśród sąsiadów, znajomych i bardzo serdecznie, naprawdę to spotkanie 9 w parku, to jest ważne spotkanie. Postaniemy sobie, nie musimy być 4 godziny. Jeden przyjdzie o 11, 5 osób o 12, czy jakkolwiek. No ja to zgłosiłem do urzędu i na policję, to ja jestem organizatorem tego wydarzenia, więc pewnie będę cały czas. O, świetnie. Słuchajcie, bo inaczej nie będziemy widziani. Będziemy mieli gości, inaczej nie moglibyśmy banerów sobie postawić tam. Teraz możemy. Tu nie chodzi, żeby przeszkadzać, tylko pokazać. Tak jak pokazaliśmy w styczniu, że możemy, stanęliśmy. Było nas naprawdę o dziwo dużo osób i naprawdę fajny był odzew. I tu chodzi o to, żebyśmy my pokazali, że my jesteśmy w tej gminie. I to, że my się prawnie nie liczymy z tymi przepisami wszystkimi, bo my możemy sobie zbierać, krzyczeć, pisać pisma, oni odpisują po 2 tygodniach w ostatnim dniu terminu, to nie, odrzucone. To jakby tego nie widzicie wy, ale my to widzimy. Nam przysłała kancelaria premiera, prezydenta, wysłała wojewody, wojewoda nam przysłał też odpowiedzi. W sumie oni się przyglądają, no okej, to. I tylko się przyglądają, no. A my oczekujemy zmian, będąc w Sejmie, oczekujemy zmian przepisów. I to jest dla nas najważniejsze. A tutaj będziemy naciskali, musimy naciskać wójta, żeby wprowadzał tę uchwałę Rady Gminy w życie. O planie zagospodarowania. To też się zależy od radnych.
I też to właśnie, to zależy od radnych. Tutaj trzeba naprawdę z radnymi, radni to, no, władzą gminy jest rada. Wójt jest organem wykonawczym. Basia jeszcze chce? Tak, tak, wójt jest wykonawczym, władzą jest, ale zobaczyliście państwo, jak na ostatniej sesji Rady Gminy, jak zabrano głos mieszkańcom. Kto? Radni zagłosowali. Zobaczcie tylko filmik, kto głosował za tym, żeby przerwać sesję. Żeby radni, żeby mieszkańcy się nie wypowiedzieli. Takiej hańby to jeszcze nigdzie nie było. Wójt wczoraj na spotkaniu powiedział, że ja jako przewodniczący Rady Powiatu mówię, że jestem wzorem. Daję się każdemu wypowiedzieć. Przerywam jak już tam po 30 minutach, a wypowiedź jest 5-minutowa, dopuszczalna. A tutaj w gminie na wniosek radnego pozostali radni, jak te przepraszam, na M, kropeczka, żeby zaraz nie było do sądu, głosują, żeby odebrać głos mieszkańcom. Hańba. Zróbcie coś, to jest w waszych rękach. To akurat jest w waszych rękach. Mówcie o tym wszystkim i to nie jest polityka, bo pan wójt mówi, że on nie z żadnej partii startował, tylko z własnego komitetu, ale z listy. To nie jest żadna polityka. Ale to wasi radni zabrali wam głos. Tym, którzy tam na końcu siedzieli. Ja zdążyłem się wypowiedzieć, ale za chwilę kuriozum, to też po prostu o tym powinny pisać gazety w całej Europie, bo to już nie ma demokracji. Jeszcze jest demokracja. Jest, bo głosowanie było jawne. Tylko było ucięcie wypowiedzi mieszkańcom. Nie referendum, nie studium, nie niczemu. Przeciwko w sądzie. Jaka to jest demokracja? Tutaj są w większości państwo, którzy bardzo dobrze to rozumieją. I wiem, że niektórzy nie mogli przyjść z różnych powodów. Rozumiem to. Ja naprawdę rozumiem, no, czasami radni tu się wstrzymują, a głosują. To są takie rzeczy. Ale tutaj trzeba naprawdę dzisiaj i podziwiać Basię. Basiu, ostatnim organem demokratycznym w gminie jesteś ty jako przewodniczący Rady Powiatu. Bo już nie wszyscy radni nawet są demokratami. Niektórzy radni to są po prostu już zdradzili was jako mieszkańców, jako wyborców. Ostatnia osoba, która zawsze, nie tylko, bo jeszcze jest kilka osób, przepraszam, jest Ewa, jest pan Panasiuk jeszcze, Leon. Wiem, ale był do tej pory. Leon dalej wspiera. Nie wytrzymał tego. Nie wytrzymał. Po ludzku. Różne rzeczy. Ciężko wytrzymać. Z takimi jak wczoraj tu na spotkaniu prowadzącymi. Ciężko wytrzymać. Dziękuję. Ja w Toniu mieszkam w przeszło 50 lat. Mieszkam w przeszło 50 lat. Przeżyłam kilku naczelników, wójtów. Różnie to było. Proboszczów. Ale takiej arogancji, takiego buta, jak w tej chwili zachowuje się nasza władza, postępuje wobec nas, mieszkańców, wyborców, co my ich wybieraliśmy, na nich głosowaliśmy, podpisy zbieraliśmy, robili wszystko, ale jak to mówią, za dobrego pana jeszcze lepszy nastanie. Tak się właśnie u nas w gminie stało. Arogancka, buta, człowiek, mieszkaniec, nie ma nic do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja tak na koniec chciałam ci podziękować, Mariuszu, naprawdę za piękne słowa. Wczoraj wychodziłam z płaczem, dzisiaj wyjdę z uśmiechem. Także dziękuję komitetowi i też dziękuję wam, bo otrzymuję od was też duże wsparcie. Naprawdę dziękuję, bo jakoś to mi pomaga tak to wszystko znosić i obiecuję, że będę robiła wszystko, żeby no, tych radnych przekonać. Chociaż dochodzą mi głosy, że chcą mnie odwołać. Trudno. Nawet jak odejdę, to obiecuję, że będę dalej robiła wszystko, co mogę na rzecz społeczeństwa. Także tutaj trudno, jak radni tak zdecydują. Ale dziękuję wam wszystkim, naprawdę, bo to mi tak mnie umacnia. Każdy policzek od wójtów, wczoraj co się zadziało, chwila może takiej refleksji, nie po co mi to, ale później myślę, że to mi wzmacnia nawet. Dzięki wam takim właśnie, takim ludziom, takim społeczeństwu i wspaniałemu komitetowi. Dziękuję wam wszystkim. Jeszcze pani radna chce powiedzieć słowo na końcu.
To znaczy ja do pani radnej chciałem w imieniu społeczeństwa podziękować, aczkolwiek jeśli by się taka sytuacja trafiła, że rada panią będzie chciała wrócić, przy następnych wyborach panią wybierzemy. Taczka z gnojem, nie czysty, tylko z gnojem. Żeby im tylko śmierdziały. Jeszcze znajdę. Moje zdanie jest takie. Jeżeli idzie się na radnego, to trzeba umieć i znać przepisy. Nie po to się idzie, żeby swoje tylko, swoje interesy pilnować. Mam dobry głos. Ale się nie nagra. Swoje interesy pilnować. Ale trzeba pilnować mieszkańców, bo to mieszkańcy wybrali, żebyście głosowali, żebyście o nich walczyli. Czy was wybrał wójt, czy was wybrał zastępca, czy was wybrało społeczeństwo? Zastanówcie się nad tym. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim przede wszystkim. Tak, słuchałam pilnie właśnie każdej z wypowiedzi. Obejrzałam bardzo z wielkim zainteresowaniem to, co żeście nam państwo przekazali. A przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy się tutaj dzisiaj spotkali i bez żadnych nakazów, zakazów, bez ustalania ram, spotkaliśmy się z kulturą, umieliśmy właśnie spokojnie ze sobą rozmawiać i to jest bardzo ważne, bo jesteśmy społeczeństwem odpowiedzialnym, uważam, i dlatego to może tak się odbywać. Następna sprawa dotycząca kurczaków, to dzisiejsza taka informacja, która zza morza do mnie dotarła. Szwecja rezygnuje z naszych kurczaków polskich, ponieważ odkryli, że coś tam się w nich znalazło. Być może, że to jest po technicznym zbożu. Nie wiem, w politykę nie chcę się bawić, bo to jest taka informacja. Poza tym kolejna sprawa, nad którą źle zastanawiałam się, nie wiem, czy to jest dobra myśl, ponieważ no, jestem żoną inspektora nadzoru budowlanego, więc myślę, że tutaj trzeba też i w tym kierunku pójść, kogoś znającego się na prawie budowlanym, oprócz prawnika. To taka moja myśl z dzisiejszego spotkania i kolejne spotkanie, jakie skutki prawne właśnie odnośnie władzy wykonawczej za niewykonanie postanowień Rady. Dziękuję bardzo. No i życzę wszystkim właśnie, żebyśmy jednak przekroczyli ten próg nadziei, który w nas jest. No i do miłego spotkania. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo. Zapraszam na 9. Od 11 do 15 będziemy w parku. I co? Zrobimy kolejne takie spotkanie. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale to będzie miało wpływ wasze zapytania, czyli informacje na grupę, gdzieś tam prywatnie, że trzeba już czas się znowu spotkać, musimy się jednoczyć. Spotkania, słuchajcie, jednoczą ludzi, bo normalnie jesteśmy zaganiani, nikt nie ma na nic czasu i każde spotkanie z mieszkańcami, już nie mówię o sołectwach, każde. Kiedyś chociaż zabawy były w Domu Kultury, teraz już nie można, bo tamto. Ja myślę, że spotkania łączą i zbliżają ludzi i w grupie jest siła. Siła miejscowa. Miejscowa, bo tam do Sejmu to my nie dorzucimy niczym. Ale tutaj możemy dużo. Dziękuję wszystkim za przybycie. No tutaj bardzo chciałbym podziękować naszym gościom. Oni daleka przyjechali z Łodzi. Niektórzy i z Poznania, tak. Więc to nie jest wycieczka z Białej Podlaskiej. Więc także mają jeszcze jutro też podobne konferencje, więc dziękujemy ślicznie, chłopaki. I mam nadzieję, że dalej będziecie nas wspierali. Też będą oczywiście na proteście naszym. Nasz wspierają cały czas, nie odpuszczają. Ja im nie odpuszczam,
cały czas tutaj na nich naciskam, żeby nam pomagali. Są cały czas... Nie trzeba naciskać. Tak jak na wójta. Nie no, żartuję, nie naciskam, proszę. Poprosiliśmy o pomoc, pomagają nas, wspierają, także na proteście też będą. Także zapraszam wszystkich na protest, żebyśmy nie stali Bartek, Jarek, Darek i tylko nasza tutaj, nasz komitet. Powiem tak, no oczywiście puściliśmy tą informację, tylko jak już wspomniałem, ten nie ma czasu, tamten nie ma czasu, ten ma pracę, ten ma to, wiecie. My do Kopytowa też pojechaliśmy stąd, było zimno, mróz. Daliśmy radę. Nie będę miał pretensji, że ktoś nie przyjedzie, naprawdę nie będę miał pretensji, ale warto, chociażby porozmawiać, tak jak dzisiaj, żeby było wesoło. A później można pójść sobie na jarmark, będzie akurat po 16 chyba będą, zaczynają się jakieś takie większe występy, więc tutaj jeszcze pani radna chce głos. Drodzy Państwo, nie byłabym sobą, gdybym się, po prostu nie wytrzymam, muszę się odezwać. Nie podoba mi się jedna, Mariusz, z całym szacunkiem twoja wypowiedź, że będziesz, czy tam będziemy wywozili na taczkach tych, którzy zagłosują przeciwko pani Basi. Ja uważam, że to powinien być wybór i ja uważam, że może w końcu się zdarzą dwie komórki u reszty radnych, bo to tylko chyba to musi się zadziałać. I nie chciałabym, żebyś był posądzony po raz kolejny o wywieranie presji. Wiesz, że ja jestem całym sercem za panią Basią, wspieram ją. Naraziłam się też tym, bo wczoraj nie mogłam być z różnych powodów na zebraniu. Najłatwiej się mówi o nieobecnych. Też dowiedziałam się od ludzi, którzy byli, że jestem tak ważną personą, że w moim domu odbywały się rozmowy na temat przyszłości tych ferm. Jeżeli tak, no to... To znaczy, no nie wiem, no... Nie będę tego komentowała, bo po prostu nawet nie chcę, tylko mówię i też mój apel do kolegów radnych, którzy słuchają, którzy... Obudźcie się, zachowajcie resztki godności. Tyle, dziękuję. Dziękujemy ślicznie. No. Thank you.